Witajcie moi drodzy, z tej strony Karolina, a to jest podcast Na Śladowca. Dzisiejszy podcast ma charakter wyłącznie dokumentalny. Ja nie zachęcam nikogo do powielania zachowań i działań dzisiejszego niechlubnego bohatera. Nie gloryfikuję też jego zachowań. Materiał ten nie jest odpowiedni dla osób poniżej 18 roku życia. Skoro już ten wstęp mamy za sobą, no to zapraszam Was do wysłuchania dzisiejszej historii. Dzisiejsza historia to opowieść o celebrycie, dziennikarzu, poecie, wielokrotnie nagradzanym powieściopisarzu, kameleonie. To historia mężczyzny, który na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku terroryzował Niemcy, Austrię, Czechosłowację i Los Angeles w Stanach Zjednoczonych. To historia Jacka Unterwegera. 1 kwietnia 1973 roku w niedzielny poranek pewien wędkarz łowi ryby w rzece Salcach. Rzeka ta znajduje się na północ od Salzburga w Austrii. W tym odosobnionym i spokojnym miejscu mężczyzna znajduje zwłoki. Po wyciągnięciu ich z wody okazuje się, że ciało należy do kobiety. Śledczy, którzy przybywają na miejsce przed południem, oceniają wiek ofiary na około 25-30 lat. Ma długie, ciemne włosy. Ubrana jest w biały sweter z golfem oraz ciemnobrązową kurtkę. Jest jednak naga od pasa w dół, a brakuje nawet obuwia. Na serdecznym palcu lewej dłoni dostrzec można sygnet z głową bogini Nefretiti. Ofiara ma związane nadgarstki czerwonym krawatem, ten krawat ma czarno-srebrne paski. Na metce widoczny jest napis Moden Steiner Wels. Wels to miasto oddalone o ponad 100 kilometrów od Salzburga. Usta kobiety zakneblowane zostały bandażem, pochodzącym najprawdopodobniej z apteczki samochodowej. Sprawca owinął nim głowę ofiary kilkukrotnie. Kobieta ma czarne, spuchnięte obwódki wokół oczu. Wskazują one na to, że przed śmiercią otrzymała wiele ciosów zadanych przy pomocy tempego narzędzia. Poza obrażeniami na twarzy ofiara nie ma innych uszkodzeń na ciele. Obie nogi na wysokości kostek są związane brązową parą rajstop. Lekarz medycyny sądowej po bliższych oględzinach stwierdza, że ciosy w twarz nie były powodem śmierci. Kobieta została wciągnięta do wody i utopiona. Zmarła między północą a godziną drugą w nocy. Badanie ginekologiczne wykazuje, że uprawiała przed śmiercią seks. Brak śladów gwałtu nasuwa jednoznaczny wniosek. Był to stosunek konsensualny. Medyk dostrzega złote plomby w zębach denatki. Wskazuje to, że ofiara pochodzi z terenów Jugosławii. Tego typu wypełnienia były wówczas charakterystyczne dla mieszkańców tego kraju. Dzień po znalezieniu zwłok na posterunku policji pojawia się Mato Horvat. Mieszka on w sąsiedniej wiosce i chce zgłosić zaginięcie swojej żony Maricji. Wyszła z domu 31 marca i nie dawała znaków życia aż do dnia zgłoszenia. Po okazaniu mężczyźnie wyłowionych z jeziora zwłok rozpoznaje w nich swoją żonę. Kobieta miała 25 lat i pochodziła z terenów położonych nieopodal Zagrzebia w Jugosławii. Po wzięciu ślubu Maricja i Mato przenieśli się do Austrii. On pracował jako kierowca ciężarówki, ona jako pokojówka. O tym, że jego żona wyszła z domu, Mato dowiedział się od sąsiada. Znajomy mężczyzna widział wsiadającą do autobusu Maricję, odjechała w stronę miasta. Wszystko działo się około godziny osiemnastej. Od tej pory nikt ze znajomych nie widział 25-latki żywej. 3 kwietnia policjant przy wsparciu psa tropiącego znajduje nad brzegiem jeziora buty ofiary. Pozostałe rzeczy osobiste kobiety najprawdopodobniej zabrał ze sobą sprawca jej śmierci. Napaść na Maricję nie nosi znamion rabunku. Wszystkie dowody wskazują, że był to motyw seksualny. Morderca pozbawił życia kobietę w wyjątkowo sadystyczny sposób. Inspektor Szena, który zajmuje się sprawą śmierci, na warsztat bierze krawat użyty do związania ofiary. Został on wyprodukowany przez firmę Maestro w Wiedniu. 200 sztuk w tym samym kolorze producent dostarczył do sklepu Modern Steiner w Wels. Miało to miejsce 8 marca 1973 roku. Zgodnie z dokumentacją sklepu, krawat został sprzedany 10, 16 albo 17 marca. Niestety nikt z pracowników sklepu nie kojarzył, kim był nabywca. Być może ukradł go komuś. Również taką możliwość rozpatruje inspektor. Mijają dwa lata od śmierci Maricji. Inspektor Szena dokonuje przełomu w sprawie jej śmierci. Prokurator w Salzburgu ma oskarżyć pewnego mężczyznę. Napadał on na młode kobiety. W roku 1974 na terenie Niemiec oskarżony pozbawił życia pewną kobietę. Z akt wynika, że sprawcą jest 24-letni Jack Unterweger. Mężczyzna ma rozbudowaną kartotekę kryminalną od drobnych kradzieży aż do włamań i oszustw. Wśród dokumentów znajdują się zeznania i skargi, jakie złożyły ofiary na przełomie lat 1973 i 1974. Jednak Oko inspektora przyciąga szczególnie zeznanie jednej kobiety. Gdy próbowałam krzyczeć, uderzył mnie pięścią w głowę i wepchnął twarzą w błoto. Potem zdjął mi buty i zdarł ze mnie pończochy. Na nadgarstku ręki, którą miałam za plecami, owinął jedną z nich. Następnie zrobił to samo z drugim nadgarstkiem, po czym związał je dużym węzłem po środku tak, że moje ręce były unieruchomione za plecami. Pomiędzy nimi było kilka centymetrów przestrzeni. Mężczyzna zgwałcił ofiarę stalowym prętem, masturbując się podczas tej czynności. Zdarzenie miało miejsce 13 maja 1974 roku, a Dafne, bo tak na imię miała kobieta, udało się uciec. Kiedy jej zeznania się potwierdziły, Unterweger został aresztowany i osadzony w więzieniu. Po nieudanej próbie odebrania sobie życia, został przeniesiony do kliniki psychiatrycznej w Salzburgu. Wkrótce zwolniono go z tej placówki. Szena próbuje dopasować podejrzanego do zbrodni, którą się zajmuje. Nie może ustalić, jakim samochodem poruszał się Unterweger i jak miałby przetransportować Maricję w okolicach jeziora Zalcach. Jack nie miał stałego źródła dochodu, nie mógł więc pozwolić sobie na posiadanie auta. Śledczy wierzy, że mężczyzna zgodnie z jego słowami poruszał się pociągami, Autostopem. Nikt jednak nie potrafił znaleźć dowodów, że Unterweger był w Salzburgu nieopodal jeziora, w czasie kiedy Maricja została zamordowana. W lipcu 1975 roku Jack jest sądzony za brutalne napaści na cztery młode kobiety. Zostaje uznany winnym wszystkich postawionych zarzutów i skazany na trzy lata pozbawienia wolności. W kolejnym roku udowodniono, że był sprawcą brutalnego morderstwa Niemki, Margaret Szeffa, za co zostaje skazany na dożywocie. Żeby dowiedzieć się, co wydarzyło się w tę pewną zimową grudniową noc, musimy się jednak cofnąć do roku 1974. 11 grudnia, Jack wraz ze swoją ówczesną dziewczyną jadą z Frankfurtu do Ewasbach. Ich celem jest dom rodziców Barbary. Ponieważ jest on zamknięty, Jack sugeruje, żeby obrabowali kogoś. W tym momencie na horyzoncie pojawia się niczego nieświadoma sąsiadka Barbary, Margaret szefa. Kiedy podchodzi do niej, Margaret się nie boi. W sumie przecież nie ma czego. Barbara jest jej przyjaciółką i sąsiadką, znają się nie od dziś. Ponieważ Margaret nie spieszy się do domu, Barbara proponuje, żeby czas spędziła z nią i jej chłopakiem, Jackiem. Dziewczyna się zgadza i wsiada do Mercedesa mężczyzny. Obie młode kobiety siedzą na tylnej kanapie samochodu, rozmawiają o drobnych sprawach. Unterweger zatrzymuje samochód i siłą ciągnie Margaret za ubranie na przednie siedzenie pasażera. Tu krępuje jej ręce paskiem i mówi, że nic jej się nie stanie, jeśli tylko będzie mu posłuszna. Z torebki dziewczyny zabiera 30 marek oraz pyta, czy w domu nie ma pieniędzy. Margaret przytakuje, więc kierowca obiera kierunek na dom ofiary. Tam Barbara zakrada się do jej pokoju i zabiera sto marek oraz kilka ubrań sąsiadki. Ofiara leży na podłodze samochodu. Unterweger nie pozwala jej wrócić na tylną kanapę. W okolicy Heborn, Barbara kieruje go w odosobnione miejsce w lesie. Podczas kilku chwil, kiedy obie dziewczyny są razem, przestraszona Margaret pyta. Barbaro, co on ze mną zrobi? Czy nie możesz mi pomóc? Czego on ode mnie chce? Mężczyzna wyciąga Margaret z samochodu i każe jej się rozebrać. Zdejmuje pasek z jej rąk, żeby jej to umożliwić, potem znowu krępuje Margaret. Zmusza ją do pójścia za sobą. W dłoni ma stalową pałkę. Wraca 15 minut później i jest sam. Daje barbarze narzędzie pokryte krwią i włosami Margaret. To, co zrobił, kwituje jednym zdaniem. Nie mam mowy, żeby nas teraz zdradziła. W drodze do Frankfurtu Barbara wyrzuca pręd. Pozbywa się również swoich butów i ubrań zamordowanej sąsiadki. Trzy tygodnie później na ciało Margaret natykają się myśliwi. Zwłoki są przysypane liśćmi i ziemią. Kobieta jest naga, a na szyi ma zaciśnięty szalik. A na szyi zaciśnięty ma stanik. Widoczne są ślady duszenia rękami i częścią garderoby. Sprawca zbrodni zabrał jej biżuterię. Autopsja wykaże, że napastnik wielokrotnie uderzał ją tępym narzędziem w głowę, szyję oraz górną część tułowia. Jednak to uduszenie było przyczyną śmierci. Pomimo wpakowania Unterwegera za kraty, śmierć Maricji nadal owiana jest tajemnicą. Mija 10 lat od jej śmierci. Pewnej lutowej nocy 1983 roku w miasteczku Wels, pijany 52-latek opowiada zatrzymującym go policjantom pewną historię. Według jego słów córka miała przyjaciela, blondyna, w wieku około 22 lat. Przyjaciel ów był synem amerykańskiego żołnierza. Miał jeździć z córką mężczyzny jego samochodem. W tym czasie 52-latek był w więzieniu, więc nie używał swojego auta. Młody mężczyzna trenował karatę i miał uderzyć w gardło pewną jugosłowiańską dziewczynę. Córka była świadkiem, jednak ze strachu nie opowiedziała policji. Swojej historii. Chłopak związał ofierze ręce krawatem zakupionym w sklepie w Wels. Proces w jego sprawie był najgłośniejszym w Salzburgu. Niestety, 52-latek zmarł niedługo po swoich opowieściach, ale śledczemu Szena udaje się odszukać jego córkę manu. 27-letnia kobieta opowiada inspektorowi o swojej znajomości z Jackiem. O tym, jak poznali się na początku 1973 roku. Młody mężczyzna powiedział, że pracował jako kelner w Szwajcarii i może jej załatwić właśnie taką pracę. Zanim para pojechała do Szwajcarii, wybrała się na wakacje do Italii. Stamtąd pojechali do Bazylei, a potem wrócili do Wels. Wrócili do Wels, ponieważ Jack miał problemy z policją. Kupił od ojca Manu jego starego Opla. Potem para pojechała do Salzburga i następnie znowu do Wels. Tutaj Jack zostawił w domu Manu i odjechał bez słowa wyjaśnienia. Dzięki jej wspomnieniom inspektorowi udaje się namierzyć pensjonat, w którym zameldował się Unterweger w okolicy miejsca i czasu śmierci Marici Horwat. Hotel znajduje się w odległości zaledwie kilku kilometrów od jeziora Zalcach. Inspektor konfrontuje swoje podejrzenia z osadzonym, ten jednak wcale nie garnie się do współpracy. Wśród 600 tutejszych więźniów, z których 70 ma zasądzone dożywocie, zajmuję drugie miejsce i nie mam zamiaru go stracić. Żyję bezpiecznie i z wieloma korzyściami. Dlaczego mam się narażać? A tak przy okazji jestem pewien, że za nie więcej niż 12 lat będę wolny. Dyskutowanie z tobą o niewyjaśnionych zbrodniach jest dla mnie bezsensowne. Otrzymałem już jeden wyrok do żywocia. Nie mogę otrzymać drugiego. Specjalny status Jacka Unterwegera polega na tym, że koresponduje z ówczesnym prezydentem Austrii. Otrzymuje też pisemne przebaczenie od rodziców Margaret. Dzięki nim może ukończyć korespondencyjnie kurs pisarski oraz liceum. Wraz z nowo nabytymi umiejętnościami pisze serię opowiadań, wierszy, sztuk teatralnych i autobiografię zatytułowaną Czyściec. Po zakończonej rozmowie Szena nadal wierzy, że to Unterweger stoi za pozbawieniem życia Marici, bo... Jak inaczej ojciec Manu miałby tak dokładne informacje, jeśli chodzi o związanie dziewczyny i krawat pochodzący z tego konkretnego sklepu? Mijają lata, a w maju 1991 roku w Wiedeńskiej Gazecie Kurier ukazuje się krótka notka o następującej treści. Cztery prostytutki zaginęły bez śladu z wiedeńskiej dzielnicy Penzing. W poniedziałek jedna z nich, 25-letnia Zabinę Mojci, została znaleziona przez turystę uduszona w Scott Woods. Teraz istnieje poważna obawa o życie trzech wciąż zaginionych. W dzielnicy Czerwonych Latarni panuje strach przed śmiercią. Dziennikarz Peter Goliś, który jest autorem notki zasięgnął wieści od swoich policyjnych informatorów dowiedział się, że cztery kobiety zniknęły z tej samej części dzielnicy Czerwonych Latarni w kwietniu i na początku maja 1991 roku ostatnia z nich zaginęła 7 maja i to właśnie wtedy dziennikarz dowiaduje się o spekulacjach, że ofiary mogły zostać pozbawione życia przez tak zwanego mordercę prostytutek 20 maja w lesie wiedeńskim pewien 62-letni mężczyzna znajduje zwłoki. Śledczy badający ciało jako pierwsi stwierdzają, że zbrodnia nie jest samobójstwem. Młoda kobieta jest prawie naga. Górną część garderoby ma podwiniętą do ramion. Ofiara leży twarzą w dół, z szeroko rozstawionymi nogami i wyciągniętymi do przodu rękami. Pierwsze, co rzuca się śledczym w oczy, to właśnie ustawienie zwłok. Strefa intymna kobiety jest tym, co jako pierwsze zobaczy osoba, która znajdzie ciało. Ofiara ma zawiązaną na szyi pończochę albo rajstopy. Sprawca wykorzystuje element ubioru ofiary do odebrania jej życia. Sekcja zwłok potwierdzi, że zmarła w wyniku uduszenia właśnie tą częścią garderoby. Dzięki pętli zrobionej na niej sprawca był w stanie na przemian zacieśniać i luzować pończochę. Na ciele widnieją ślady żerowania zwierząt leśnych. Ubrania kobiety rozrzucone są w znacznej odległości wokół niej. Wśród rozrzuconych przedmiotów osobistych śledczy nie znajdą kluczy do mieszkania ani dokumentu ujawniającego tożsamość ofiary. Sprawca przysypał ciało liśćmi, jednak nie na tyle, żeby całkowicie je ukryć. Zbrodni prawdopodobnie musiał dokonać w nocy, żeby uniknąć zbłąkanego turysty, który mógłby przechodzić gdzieś w pobliżu. Las Wiedeński, który otacza zachodnią część miasta, jest miejscami gęsty i bardzo pierwotny. Granica między strefą miejską a dziką przyrodą jest tutaj bardzo wyraźna. Żadna kobieta pracująca na ulicy nie wybrałaby się dobrowolnie z nieznajomym mężczyzną właśnie tutaj nocą. Zatem, jakich sztuczek użył, żeby ją tutaj zwabić? Póki co, śledczy nie mają pojęcia. Identyfikacja ofiary nie zajmuje dużo czasu. W miesiącu poprzedzającym znalezienie zwłok pewien mężczyzna zgłosił zaginięcie żony. To 25-letnia Sabina Mojcy. Na co dzień pracowała w piekarni. Po godzinach dorabiała jako niezarejestrowana prostytutka, o czym mąż nie miał pojęcia. Uzależnienie od substancji psychoaktywnych sprawiło, że zdecydowała się na tę formę zarobku, żeby móc opłacić kolejne działki narkotyków. Kobiety uprawiające najstarszy zawód świata w Wiedniu są zobligowane prawnie do zarejestrowania się w urzędzie do spraw zdrowia. Zabinę była widziana ostatni raz przez swoją przyjaciółkę Ilzę, która podwiozła ją na skrzyżowanie w pobliżu torów zachodniego dworca kolejowego. Dziesięć minut później już nie było jej na miejscu, gdzie wysiadała. Pięć tygodni później ciało kobiety zostaje znalezione na terenie Lasu Wiedeńskiego. Stopień rozkładu zwłok wskaże, że mniej więcej od czasu zaginięcia Zabinę nie żyje. 23 maja zwłoki drugiej ofiary niezidentyfikowanego sprawcy znajduje pewna kobieta, także w lesie wiedeńskim. W odróżnieniu od zwłok Zabinę, ciało znajduje się w głębi lasu. To Kachin Eoglu. Ostatni raz widziana była żywa 7 maja. Jej ciało leży w niewielkiej odległości od najbliższej drogi. Twarz Kachin nosi ślady wielokrotnego brutalnego bicia tępym narzędziem. Na szyi ofiara ma pętlę stworzoną z trykotu, który miała na sobie w chwili zaginięcia. Pozostałych ubrań śledczy nie znajdują. Kolejna ofiara została ułożona twarzą do ziemi. Na jej głowie morderca położył gałąź. Jednak tym razem napastnik pozostawił po sobie ślady. Jednym z nich jest czubek rękawiczki chirurgicznej. Wraz z tym znaleziskiem policjanci zabezpieczają włos o długości 5 centymetrów, który przekazują do dalszych badań. Ktokolwiek zabił Kachin, zaplanował to dokładnie. Pozostawił po sobie jednak istotne w kontekście śledztwa ślady. Mając przed sobą dwie ofiary pozbawione życia w tak brutalny sposób, śledczy nie łudzą się, że uda im się znaleźć pozostałe zaginione kobiety żywe. Od 8 kwietnia trwają poszukiwania Sylwii Cagler oraz od 28 kwietnia Reginy Prim. Wszystkie je łączy fakt, że pracowały same, nie miały opiekunów. A obszarem ich działania były słabo oświetlone obrzeża dzielnicy. Takie ofiary wybierał napastnik. Atakował średnio raz na 10 dni. Robił to wieczorem, kiedy ruch w okolicy był relatywnie niewielki. Po odnalezieniu ciała Kachin, o którym pojawiła się notatka w prasie, sprawca zatrzymuje się w swoich działaniach. Śledczy Ernst Geiger, który zajmuje się sprawą nie ma doświadczenia z seryjnymi mordercami. Zdecydowana większość tego typu przestępstw to zbrodnie nad lepsze mocy domowej, których rozwiązanie zajmuje niewiele czasu. Sam Wydział Zabójstw w Wiedniu jest nieduży. Według statystyk w 1990 roku w półtora milionowym mieście miało miejsce 50 morderstw, co i tak jest najwyższym wskaźnikiem od 30 lat. W 1991 roku Wiedeń określany jest jako jedno z najbezpieczniejszych z miast Europy. Prawo i porządek respektowane są także w dzielnicy Czerwonych Latarni. Uprawianie prostytucji jest w mieście legalne, jednak podlega pewnym regulacjom. Zawód prostytutki nie jest tu obarczony szczególnym ryzykiem, w przeciwieństwie do innych miast. Jak zatem napastnik wywoził kobiety do lasu wiedeńskiego, robił z ich ubrań pętle i dusił je, czy używał jakichś środków chemicznych, które sprawiały, że ofiary nie protestowały? Mimo że fizycznie kobieta jest słabsza od mężczyzny, to jednak nie jest całkowicie bezbronna. Jakim sposobem sprawca uniknął szarpania się z kobietami na ulicach Wiednia? Jakim sposobem krzyki ofiar nikogo nie zaalarmowały? Dlaczego kobiety nie wyskakiwały z samochodu, choćby podczas postoju na czerwonym świetle? Czy sprawca unieruchamiał je szybko, a może przekonał jakoś bardziej skutecznie, żeby jechały z nim na odludzie? Tak wiele pytań, jednak śledczy wciąż nie znają na nie odpowiedzi. Jak na ironię, morderstwa w Wiedniu mają miejsce w czasie, gdy na ekranach kin triumfy święci film Milczenie Owiec. Główny bohater to elokwentny, charyzmatyczny i przebiegły Hannibal Lecter. Czyżby sprawca w jakiś sposób inspirował się tą postacią? Lokalne gazety nadają napastnikowi przydomek Jack de Stragler, czyli Kuba Dusiciel. Kilka tygodni po odkryciu zwłok zabinę, śledczy rozmawiają ze swoimi informatorami z dzielnicy Uciech. Próbują tworzyć bazę klientów zachowujących się brutalnie, dziwnie, perwersyjnie. W spisie będą mieli punkt zaczepienia do dalszego śledztwa. Badają sprawy przestępców seksualnych. Wielokrotne rozmowy przynoszą efekt w postaci 130 solidnych i bardzo wiarygodnych tropów, które wszyscy zaangażowani w sprawę będą punkt po punkcie sprawdzać. Mąż jednej z zaginionych kobiet Rudolf Prim, wciąż ma nadzieję, że regina nadal żyje, jednak jest przetrzymywana przez oprawcę. W najstarszy biznes świata weszli oboje. Rudolf wcześniej był hydraulikiem, ale widząc, że dzięki zarobkom żony mogą pozwolić sobie na więcej, porzucił swoją działalność i zajmował się opieką nad żoną. Oficjalnie kobieta pracowała jako kelnerka. Jej miejscem pracy było skrzyżowanie niedaleko stacji dworca kolejowego zachodniego. 28 kwietnia 1991 roku o godzinie 21:45 Rudolf podwiózł żonę na spotkanie ze stałym klientem. Zazwyczaj pracę kończyła około drugiej w nocy, i wtedy dzwoniła do męża, żeby ten po nią przyjechał. Kiedy nie dała znać o umówionej porze, mężczyzna wsiadł do samochodu i pojechał na skrzyżowanie. Reginy tam nie było. Jej koleżanka powiedziała, że nie widziała pani Prim przez całą noc. Rudolf objechał wszystkie znane mu ulice, jednak na próżno. Odwiedził również hotel, w którym żona czasem wynajmowała pokój, jeśli trafił jej się bogatszy klient. Zarówno portier, jak i sprzedawca uliczny widzieli, jak Regina wychodziła z hotelu o godzinie 23:30 i była sama. W kurierze wiedeńskim ukazuje się apel z rozpaczonego męża. Nie chcę wierzyć, że ona nie żyje, może została porwana i gdzieś zamknięta. Jeśli ten wariat zabił reginę, powinien przynajmniej powiedzieć, gdzie leży jej ciało. Moja żona zasługuje na przyzwoity pochówek. Mąż opisał także ubranie reginy, które miała na sobie ostatniego dnia. Czerwona zamszowa kurtka, biała spódnica oraz białe szpilki. Rudolf oferuje nagrodę w wysokości 10 tysięcy szylingów osobie, która doprowadzi go do żony. 3 czerwca 1991 roku na komisariat policji przybywa reporter, który ma za zadanie przeprowadzić wywiad z komendantem Maxem Edelbacherem. Specjalne kwalifikacje do tego zadania otrzymał dzięki swoim prywatnym doświadczeniom. W roku 1967 jego ciotka została zamordowana przez swojego ostatniego klienta. To dzięki właśnie niej, Jack Unterweger dowiedział się więcej o życiu i pracy cór Koryntu. Komendant odpowiada na pytanie dziennikarza: Mówi, że pomimo wielu tropów, nadal nie wie, kim jest sprawca. Wszelkie zostawione przez niego ślady zostały zmyte przez ulewne deszcze, przetaczające się nad Wiedniem na przełomie kwietnia i maja. Ofiary leżały w lesie zbyt długo, żeby jakiekolwiek ślady pozostawione przez sprawcę się ostały. To musi być bardzo frustrujące dla funkcjonariusza, wpaść w taki ślepy zaułek, że tak się wyrażę, podsumował tę rozmowę reporter. Po rozmowie z komendantem Unterweger produkuje audycję radiową, prowadzi badania i współtworzy artykuły o morderstwach dla tygodnika Falter. Komendant Edelbacher zupełnie nie ma pojęcia, kto z nim właśnie przeprowadził wywiad. A Jack Unterweger, oprócz bycia dziennikarzem, jest też mężczyzną, który otrzymał wyrok do żywotniego pozbawienia wolności za zamordowanie kobiety. Zaledwie rok wcześniej został warunkowo wypuszczony na wolność. Będąc w więzieniu, napisał mocno przekoloryzowaną autobiografię. I. Zaiste, dnia 23 maja 1990 roku w Kurierze Wiedeńskim ukazał się taki oto artykuł dotyczący Unterwegera. Jest autorem bestsellerów, napisał siedem książek i chce po raz drugi sfilmować swoją powieść Czyściec. Mowa o 40-letnim Jacku Unterwegerze, skazanym na dożywocie za zabójstwo 18-latki. W swojej jednoosobowej celi stał się postacią literacką. Dziś, w środę, po ponad piętnastu latach odsiadki, drzwi więzienia stanęły przed nim otworem. Koniec cytatu. I myślę, że to jest dobry moment, abym przybliżyła wam osobę tego niepozornego dziennikarza, który w komendancie policji nie wzbudził żadnych negatywnych odczuć. Przynajmniej na razie. Jack Unterweger przyszedł na świat 16 sierpnia 1950 roku w Judenburgu w Austrii. O jego ojcu wiadomo tyle, że przebywał w Trieste, a pochodził z New Jersey. O matce Jacka wiadomo nieco więcej. Była nią Teresia Unterweger. Miała przyrodnie rodzeństwo: siostrę Charlotte i brata Fritza. Odkąd poszła do szkoły, kradła. Kiedy była nastolatką, robiła różne nielegalne interesy. Jako nastolatka opuściła dom, by pracować jako kelnerka i barmanka. Od czasu do czasu kradła i oszukiwała. Trafiała za to wielokrotnie do więzienia. Jack dostaje imię po swoim ojcu, którym, według słów matki, jest amerykański żołnierz Jack Becker. Kiedy Unterweger ma dwa lata, matka zostaje ponownie aresztowana. Chłopaka umieszczono pod opieką dziadka i jego drugiej żony w Karyntii. Tym sposobem Jack spędza swoje dziecięce lata na wsi. Dziadek każe wnuka za najdrobniejsze przewinienia pięścią i nie stroni od alkoholu. Wykorzystuje go do kradzieży zwierząt gospodarskich i oszukiwania w grze w karty. Nie okazuje mu też miłości, której Jack bardzo potrzebuje. Kiedy chłopak ma trzy lata, jego matka wychodzi za mąż. Ojczymem młodego Unterwegera zostaje amerykański żołnierz Donald Van Blackorm. Jack nigdy nie pozna i nie spotka męża matki. Niektóre źródła podają, że drugim mężem Teresi był mężczyzna o inicjałach JI, który prawdopodobnie jest biologicznym ojcem młodego Unterwegera. Maria Springer, druga żona dziadka, zostawia dziadka i przeprowadza się do swojej córki Charlotte. Na dwa miesiące wnuk zostaje sam na sam ze starszym mężczyzną. To właśnie wtedy Jack miał rzekomo spać w jednym łóżku z dziadkiem Ferdynandem oraz kobietami, które pojawiały się w jego domu. Rzekomo, ponieważ miał wydzieloną własną sypialnię, a jego ciotka wielokrotnie będzie dementować te informacje. Kiedy jest już na tyle samodzielny, żeby wyrwać się spod opieki dziadka, robi to. Szuka matki w Salzburgu. Zamiast Teresji znajduje swoją ciotkę Annę. Para się ona najstarszym zawodem świata. Jack pracuje jako kelner i jako Alfons, a w wolnym czasie kradnie. Punktem kulminacyjnym jego kryminalnego życia jest zabójstwo osiemnastoletniej Margaret Scheifa, pochodzącej z RFN. Zbrodnia ma miejsce w grudniu 1974 roku, a ofiarę dusi jej własnym stanikiem. Dwa lata później mężczyzna zostaje skazany na dożywotnie pozbawienie wolności. W 1982 roku magazyn literacki Manuskripte publikuje jego autobiograficzną powieść. Książka zostaje wydrukowana rok później, a w gazecie Die Zeit eksperci recenzują czyściec. Sześć lat później, autobiografia Unterwegera zostaje zaadaptowana jako film. Jack nie jest więc zwykłym więźniem. Niejednokrotnie wygłasza odczyty w więziennym audytorium, biorą w nim udział intelektualiści i urzędnicy państwowi. Jego pierwszy pobyt w teatrze miał miejsce podczas oglądania sztuki stworzonej na podstawie własnej autobiografii urok jakim emanuje morderca podczas odczytywania swojej twórczości działa tak mocno na intelektualistów i naczelne umysły Wiednia że w 1985 roku wiele osób angażuje się w kampanię wyciągnięcia Unterwegera z więzienia W 1985 roku ówczesny prezydent Wiednia na swoje ręce dostaje list podpisany przez austriacką elitę. Odmawia wypuszczenia pisarza. Argumentuje, że musi on odsiedzieć minimum 15 lat. Jest to jeden z warunków ułaskawienia. W związku z tym Jack musi spędzić za kratami jeszcze 5 lat. Adwokaci Unterwegera wierzą, że spisanie autobiografii i jego autorefleksja odmieniła go. I wreszcie, 23 maja 1990 roku, po ponad pięciu latach spędzonych za kratami, Jack Unterweger ponownie staje się wolnym człowiekiem. W wieku 39 lat, w pełni korzysta ze swojego statusu zrehabilitowanego przestępcy. Ubiera się elegancko, tak jak lubi. Gustuje w garniturach. Pod nimi skrywa wytatuowane ciało, które wprawia w konsternację uwodzone przez niego kobiety. Ulegają mu nie tylko przez jego status, ale także otoczkę zdegenerowanego i zepsutego artysty. On zdaje się jeszcze podbijać i podtrzymywać to zainteresowanie. Bierze udział w sesji, gdzie pozuje z uśmiechem, trzymając w dłoni linę ze skręconą własnoręcznie pętlą. Po warunkowym wyjściu na wolność kupuje Mercedesa ze spersonalizowaną tablicą rejestracyjną. Czerpie z życia pełnymi garściami. Był grzeczny, czarujący, bardzo zadbany i ubrany, dlatego był ulubieńcem dziewcząt. Tak wspomina go jedna z kuratorek. Po uzyskaniu wszystkich informacji o Jacku Unterwegerze. Komendant widzi, że dziennikarz i pisarz znany jest bardzo dobrze w kręgach literackich i intelektualnych Wiednia. W ciągu roku od wyjścia na wolność, mężczyzna opublikował dwie powieści i wyprodukował tyle samo sztuk teatralnych. Był za to bardzo hojnie dotowany przez Ministerstwo Oświaty i Kultury. Ten drobny, schludnie ubrany mężczyzna roztacza wokół siebie aurę szczerego i troskliwego. Patrzy rozmówcy w oczy, uważnie słucha, jest elokwentny. Wydaje się nie być już tym samym człowiekiem, który 16 lat wcześniej dopuścił się tak okrutnej zbrodni. Pomimo tego zostaje wytypowany przez śledczych jako potencjalny podejrzany w sprawie o morderstwa kobiet z ulic Wiednia. Komendant, nieco zaniepokojony przeszłością Unterwegera, decyduje, że pisarz będzie pod policyjną obserwacją, a to wszystko, aby dotrzeć do prawdy. Przeprowadzona obserwacja potwierdza jednak, że Jack to faktycznie zrehabilitowany przestępca. Jego mieszkanie jest duże, usytuowane w ekskluzywnej części miasta. Unterweger udziela wywiadów w prasie, w telewizji, jest otoczony kobietami. Prowadzi życie człowieka, który osiągnął wiele i nie chce tego wszystkiego stracić. Czas spędza w domu, w swoim gabinecie. Wychodzi często do pobliskiej kawiarni, spotyka się ze znajomymi na lunchach i wieczornych drinkach w centrum miasta. 10 czerwca 1991 roku Unterweger informuje Edelbachera, że zamierza wyjechać do Los Angeles. Chce napisać artykuł o przestępstwach w mieście aniołów i chce porozmawiać z funkcjonariuszami. Rozmawia z komendantem, ponieważ ma nadzieję, że wiedeński przedstawiciel organów ścigania ma znajomości wśród amerykańskich kolegów liczy na pokierowanie do odpowiedniej osoby. Edelbacher jednak zaprzecza, ale bardzo chętnie porozmawia z Unterwegerem po jego powrocie, żeby dowiedzieć się o wynikach podróży pisarza. Pierwsze kroki na lotnisku LAX na amerykańskiej ziemi, Jack stawia ubrany w białe buty z wężowej skóry, białe spodnie, kowbojski kapelusz i płaszcz ozdobiony jasnym nadrukiem hibiskusa. 11 czerwca 1991 roku melduje się w hotelu Cecil. Ten niskobudżetowy obiekt znany jest ze swojej burzliwej historii i wielu, nie zawsze wyjaśnionych zgonów. Unterwegerowi to nie przeszkadza. Planuje zostać przez pięć tygodni w Los Angeles w związku z pracą, nie potrzebuje w związku z tym ekstra wygód. Oprócz artykułów o kryminalnej stronie Miasta Aniołów, Jack planuje przeprowadzić wywiad z Sher i Charlesem Bukowskim. Żadna z tych rozmów, niestety, nie dojdzie jednak do skutku. 20 czerwca, zanim uda się na umówione spotkanie z jedną z osób pracujących w branży filmowej, jedzie samochodem do wypożyczalni aut. Chce wymienić wóz, który wypożyczył kilka dni wcześniej. Szyba z przodu od strony pasażera została wybita kamieniem podczas jazdy autostradą. Toyota zmienia na Pontiaka i jedzie w stronę wzgórz Hollywood. Pięć dni później dziennikarz dostaje pozwolenie, by towarzyszyć policjantom z LAPD podczas ich dnia pracy. Jeździ z nimi ulicami miasta i rozmawia na temat przestępczości. Później, funkcjonariusze będą wspominać, że dziennikarz pochodzący z tego samego kraju co Arnold Schwarzenegger, mimo że pytał o kryminalną stronę miasta, to nawet nie zahaczył o temat prostytucji. 1 lipca dziennikarz wymeldowuje się z hotelu Cecil. Przez słabe zabezpieczenie pokoju ktoś włamał się do środka i ukradł jego rzeczy. Przenosi się do Sunset Orange Motel, umiejscowionego w Hollywood. W nowym miejscu rozmawia z okolicznymi prostytutkami, a wywiady z nimi podsumowuje następująco. Kobiety te przybyły tu ze swoimi marzeniami, a teraz sprzedają się na Bulwarze zachodzącego słońca i Hollywood. Przeprowadzają się do miasta, mając nadzieję na lepsze życie. Ostatni tydzień swojego pobytu w Los Angeles Jack spędza w towarzystwie kobiety, która pracowała jako recepcjonistka w hotelu Cecil. Przebywają ze sobą nie tylko dniami, ale również nocami. Jedyny wieczór, który Jack spędza bez swojej towarzyszki to piątek, 12 lipca. Podczas swojego wyjazdu do Stanów Unterweger próbuje zachęcić kilku reżyserów do przeniesienia na ekrany kin amerykańskich historii jego życia wręcza rękopisy nie tylko reżyserom, ale i austriackim aktorom pracującym w Hollywood. Z Los Angeles wyjeżdża jednak w przeświadczeniu, że nie zainteresował nikogo swoim dziełem. 22 lipca już na ojczystej ziemi udziela wywiadu w programie radiowym Zigzag. W trakcie audycji prowadząca dotyka takich aspektów życia pisarza jak dzieciństwo, czas dorastania oraz więź z ciotką zamordowaną przez swojego klienta. Unterweger opowiada o morderstwie, którego dokonał jako młody dorosły. Nie zdradza, jaki był motyw jego zbrodni, a dziennikarka nie drąży tematu. Cała ta sprawa, jakkolwiek trudno to brzmi, po prostu się wydarzyła. To nie było zaplanowane wydarzenie i na tym polega zasadnicza różnica. A kiedy to już się stało, nie mogłem tego cofnąć. A skoro nie mogę już tego cofnąć, mogę tylko z tym żyć. Kilka dni wcześniej, 11 lipca 1991 roku o godzinie 10:12 rano na niebie nad Los Angeles, mieszkańcy mogą zaobserwować zaćmienie słońca. Tego ranka kilku mężczyzn wraz ze swoimi pociechami jadą Coral Canyon Road, żeby znaleźć najbardziej dogodne miejsce obserwacyjne. Ich punkt widokowy znajduje się na jednym z rozwidleń drogi na wzgórzu niedaleko miasta Malibu. Trafiają jednak tutaj na znalezisko, jakiego nie byli gotowi oglądać. Biuro szeryfa hrabstwa Los Angeles zostaje powiadomione o godzinie 11:15 o znalezisku. Mężczyźni, którzy dzwonili i znaleźli zwłoki kobiety, nie przedstawili się. Nie czekali również na przybycie funkcjonariuszy. Zwłoki leżą pod krzakiem. Ciało ułożone jest na plecach, a to wszystko w odległości 20 metrów od głównej drogi. Rozkład jest zaawansowany, brzuch mocno nabrzmiały. Ofiara ma t-shirt podciągnięty do ramion. Jej piersi są odsłonięte. Na szyi ma zawiązany ciasno stanik. Poza tym jest ubrana. Nie ma przy sobie żadnego dokumentu tożsamości. Pierwszą myślą zgromadzonych śledczych jest: To robota zazdrosnego męża lub chłopaka. Równie dobrze mogła to być prostytutka. Jednak po co kobieta miałaby odjeżdżać aż tak daleko od miejsca swojej pracy? To przecież nie ma najmniejszego sensu. O godzinie 17:20 pracownicy koronera zabierają ciało do dalszych, dokładniejszych badań. Po pobraniu odbitek palców i porównaniu z bazą danych, śledczy mają potwierdzenie, kim jest zamordowana kobieta. To Sherry Long. Pracowała na Sunset Boulevard, który, które znajduje się w odległości około 15 kilometrów od 7th Street. Młoda kobieta przeprowadziła się do Los Angeles, ponieważ bardzo chciała zasmakować... Ekscytującego życia, tego bardziej ekscytującego życia od tego, jakie prowadziła w Michigan. Kiedy już przyjechała do wymarzonego miejsca na Ziemi, brutalnie zderzyła się z rzeczywistością. Podstawowe wykształcenie i kilka dolarów w kieszeni to zdecydowanie za mało, żeby odnieść sukces. Do tego dziewczyna wpadła w nieodpowiednie towarzystwo i uzależnienie od narkotyków. Miała na swoim koncie liczne aresztowania. To sprawiło, że proces identyfikacji jej zwłok nie był trudny. Kobieta została zamordowana na tyle dawno, że jej oczy oraz większość mózgu zostały zjedzone przez robaki. Na podstawie badań larw entomolog sądowy oceni, jak długo Sherry była martwa. Patolog określa, że dziewczyna nie żyła prawdopodobnie od 4 do 7 dni. Przyczyną śmierci jest uduszenie. Sprawca użył jej własnego stanika. Jeden z zastępców szeryfa, po usłyszeniu o sprawie Sherry, stwierdza: że sprawa brzmi dla niego bardzo znajomo. Tym yy, śledczym jest Ronnie Lancaster. Kontaktuje się z Fredem Millerem z Wydziału Zabójstw LAPD, żeby potwierdzić swoje przemyślenia. Detektyw po usłyszeniu historii zastępcy szeryfa już wie, że napastnik, który zaatakował 19 czerwca 1991 roku, właśnie zrobił to ponownie. W czerwcu jego ofiarą padła 20-letnia Shannon Exley. Dziewczyna była uzależniona od substancji, a praca na ulicy pozwalała jej opłacać kosztowny nauk. Przed wyjściem do pracy 19 czerwca zadzwoniła jeszcze do swojego taty. Rozmawiali o uporządkowaniu i ogólnym ogarnięciu życia przez dwudziestolatkę. Shannon chciała porzucić dotychczasową pracę. Z ostatnim klientem pojechała po północy na teren opuszczonej działki za Girls Scout Center. Wybrana przez sprawcę lokalizacja wskazywała, że zbrodnie zaplanował z wyprzedzeniem. Miejsce, w które pojechali, znajdowało się daleko od jej standardowego miejsca pracy. Na zwłoki natknęły się dziewczęta zbierające śmieci na opuszczonej działce za centrum harcerstwa. Kobieta leżała na brzuchu. Miała na sobie tylko podwinięty do ramion t-shirt i skarpetki. Reszty ubrań nie było. Tak jak, jak jakiegokolwiek dokumentu tożsamości, który pomógłby w zidentyfikowaniu ofiary. Zmarła przez uduszenie jej własnym stanikiem. Pobrane odbitki palców odkrywają przed śledczymi, kim jest i jak bogatą historię aresztowań za pracę na ulicy ma ofiara. Detektyw Fred Miller dzieli się swoimi spostrzeżeniami ze współpracownikami i przełożonymi. Sprawca na pewno zaatakuje ponownie. To seryjny morderca. Próżno go szukać w kręgach znajomych i najbliższych ofiary. Śledztwo w jej sprawie jest o tyle trudne, że w 1991 roku hrabstwo Los Angeles liczyło około 4,5 miliona mężczyzn. Doliczyć można jeszcze tysiące turystów oraz kierowców ciężarówek z całego kraju, dostarczających towary do miasta. Jest tak wielu potencjalnych sprawców. Tydzień później w oczy śledczego rzuca się raport o znalezionych zwłokach kobiety. Znajdowały się one w strefie przemysłowej na parkingu firmy transportowej na Myers Street w Holenbeck. Odkrycia dokonał mężczyzna szukający drewna na opał. Kobieta leżała na plecach ze stanikiem ciasno związanym wokół szyi. Jedyne przedmioty na miejscu zdarzenia znajdujące się obok ciała to skarpetka, koszulka i strzykawka. Odciski palców ujawniają, kim jest denatka. Jest to 30-letnia Irene Rodriguez, która do Los Angeles przyjechała zaledwie trzy miesiące wcześniej. W mieście aniołów mieszkają jej rodzice, których odwiedzała. W El Paso, w stanie Teksas, mieszkała z partnerem oraz czwórką ich wspólnych dzieci. Miała wrócić do domu po spędzeniu kilku dni z najbliższymi, ale będąc w szponach nałogu narkotykowego, decyduje się pracować na ulicy, żeby mieć za co kupić kolejne działki. Ostatni raz była widziana 28 czerwca, w piątek przez swoją współlokatorkę. Irene o godzinie 20:00 wyszła do pracy. Mając te informacje przed sobą, detektyw Miller typuje dzień 4 lipca jako kolejny dzień uderzenia sprawcy. Ponieważ upatrzył sobie 7th Street, to i ta ulica powinna być pod specjalnym nadzorem. Kolejną ofiarą niezidentyfikowanego sprawcy pada Sherry Long. Młoda kobieta wychodzi na Sunset Boulevard 3 lipca wieczorem, i tego dnia ostatni raz była widziana żywą. Śledczy przyglądają się sposobowi wiązania stanika na szyjach ofiar. Czy za każdym razem ta część garderoby była wiązana w ten sam sposób? To oceni później pracownik laboratorium kryminalistycznego. Aktualnie jedyną specjalistką, która będzie mogła pomóc w sprawie, będzie dr Lynn Herold z Laboratorium Kryminalistycznego Departamentu Szefa Hrabstwa Los Angeles. Do tego czasu kobieta miała na swoim koncie zbadane ponad 12 tysięcy osób zastrzelonych, zadźganych, uduszonych i pobitych. Jest odpowiedzialna za dochodzenie i ustalenie przyczyny i sposobu nagłych, gwałtownych albo nietypowych zgonów w hrabstwie. 16 lipca zastępca szeryfa dostarcza jej trzy staniki zabrane z biura koronera. Przedmioty zapakowane są w papierowe torby. Dlatego w papierowe torby, ponieważ plastikowe opakowanie zatrzymuje wilgoć i sprzyja rozmnażaniu się bakterii. Żaden z biustonoszy nie ma wzmocnionych drutem miseczek. Węzeł utrzymujący narzędzie zbrodni na szyi ofiary jest ciasno związany. Żeby określić kombinację pętli trzeba byłoby go rozwiązać. Dodatkowo napastnik przy pomocy najprawdopodobniej noża odciął ramiączka. W bocznych częściach biustonosza między gumką Dolną i górną wyciął dziury, przez które owe ramionczka przeciągnął. Nie wystarczyło mu jedynie owinięcie biustonoszy wokół szyi swoich ofiar. Dzięki luzowaniu i zaciskaniu ubrania mógł przedłużać agonię kobiet. Dowody w postaci staników trzech ofiar mają zbyt wiele cech wspólnych, aby zbrodni mogło dopuścić się kilku sprawców. Mając na koncie tysiące zbadanych ofiar, dr Harold ocenia, że sprawca jest doświadczony w tym, co robi. Niedoświadczony dusiciel mógł mieć problem z oceną, czy jego ofiara nadal żyje. Ten opracował metodę gwarantującą, że kobieta nie przeżyje spotkania z nim. Być może powodem tego był fakt, iż w przeszłości jedna z ofiar przeżyła napaść i opowiedziała o niej policjantom. Śledczy odwiedzają miejsca zbrodni i analizują każdy szczegół oraz sposób odbierania życia kobietom. Najbardziej prawdopodobne jest, że napastnik morduje w swoim samochodzie albo w jego pobliżu, potem przeciąga zwłoki kilka metrów. Wcale się nie kwapi, żeby dokładniej schować kobiety, ale nie zostawia ich też na widoku. To, co robił, było metodyczne i w pełni kontrolowane. Doprowadzał swoje ofiary w miejsce, w które chciał, bez walki, a potem delektował się władzą, jaką miał nad nimi. Morderca stara się uniknąć bicia, chociaż Shannon i Irene nosiły ślady ciosów zadanych w twarz i brzuch. Uderzenia były tak mocne, że spowodowały obrażenia wewnętrzne. Być może jest kierowcą ciężarówki, na co dzień wiążący pętle na sznurach do zabezpieczenia przewożonych ładunków. I o ile podejrzenia osoby z tej grupy zawodowej miałoby sens przy pierwszych dwóch zbrodniach, o tyle wywiezienie Szanon w tak odludne miejsce ciężarówką, no nie miałoby najmniejszego sensu. W toku śledztwa zastępca szeryfa Roni Lancaster rozmawia z zarejestrowanym przestępcą seksualnym prowadzącym własną firmę spedycyjną. Dzienniki jego tras wykluczają go z kręgu podejrzanych. Rozmawia z byłym chłopakiem Sherry Long. Trzydziestolatek także zostaje wykreślony z notesu policjantów. W dniu śmierci dziewczyny siedział w więzieniu. To, co zastanawia zastępcę szeryfa, to fakt, że sprawca nagle przestał zabijać. Czy jest to dla Roniego dziwne? Owszem, ponieważ seryjni sprawcy tak po prostu nie poprzestają. Fakt, że udaje im się być na wolności, ośmiela ich do kolejnych zbrodni. Może napastnik przeniósł się do innego miasta? Przeszukiwanie każdej dostępnej bazy danych nie przynosi rezultatu. Dodatkowo żadne inne organy ścigania w Stanach Zjednoczonych nie zgłaszają podobnych przypadków zabójstwa kobiet pracujących na ulicy. Niezidentyfikowany mężczyzna zaatakował trzy razy w ciągu dwóch tygodni. Śledczy przygotowywali się na czwartą zbrodnię, ale ona nigdy się nie wydarzyła. Jesienią 1991 roku sprawa niezidentyfikowanego sprawcy oraz morderstw jest już melodią przeszłości. 5 września 1991 roku Unterweger znów wylatuje do Los Angeles. Zanim to się jednak wydarzy, odwiedza ponownie komendanta Edelbachera. Opowiada mu o swojej poprzedniej podróży, pokazuje zdjęcia, opowiada anegdoty. Jest serdeczny i wyluzowany. Edelbacher nie daje Jackowi odczuć, że w jakimś stopniu jest podejrzany w sprawie morderstw w Lesie Wiedeńskim. 7 października Unterweger ponownie pojawia się w biurze komendanta. I wtedy już mężczyzna postanawia zagrać z nim w otwarte karty. Informuje dziennikarza, że jego nazwisko pojawiło się wśród 130 solidnych poszlak. Unterweger nie jest wcale zdziwiony, biorąc pod uwagę jego przeszłość. Po tylu latach spędzonych w Stein nie ma mowy, żebym popełnił przestępstwo. Nie tylko straciłbym wolność, ale byłoby to okropne rozczarowanie i zakłopotanie dla wszystkich, którzy mi pomogli. Edelbacher prosi dziennikarza, żeby ten spróbował sobie przypomnieć, gdzie był w nocy 8, 16, 28 kwietnia oraz 7 maja. Daje na to Unterwegerowi dwa tygodnie. W wyznaczonym dniu pisarz przedstawia swoje oświadczenie, które rozpoczyna słowami. Muszę wyznać, że na miesiące kwiecień i maj nie mam żadnego alibi. Jednak w kwietniu i maju był w Wiedniu, pracował w domu, podróżował też do Monachium, tam odwiedzał matkę, był w Niemczech Wschodnich, nie potrafił jednak podać konkretnej daty. Zaczął monitorować swoją aktywność od dnia 3 września 1991 roku. Wtedy właśnie dowiedział się, że jest podejrzanym o zamordowanie kobiet w Wiedniu. Od 11 listopada 1990 roku do 25 marca 1991 pracował jako aktor i reżyser dwóch sztuk teatralnych. Ma samochód, jednak póki co nie potrafi go prowadzić. To przyjaciele siadają za kierownicą, kiedy Unterweger ich o przysługę poprosi. Przez cztery czerwcowe wieczory dziennikarz rozmawiał z kobietami pracującymi na ulicach miasta. Zbierał materiał do reportażu radiowego. Poza tym, nie miał styczności z tym środowiskiem. Oświadczenie kończy słowami. Jestem stabilny psychicznie i zmieniłem się tak bardzo w porównaniu do mojego wcześniejszego życia, że nigdy więcej nie popełniłbym takiej zbrodni. Jestem całkowicie zadowolony z mojego życia, nie zażywam żadnych narkotyków, a nawet powstrzymuję się od alkoholu. Rozumiem, że można by mnie podejrzewać na podstawie doświadczeń emerytowanego inspektora z Salzburga, ale jego spostrzeżenia w żaden sposób nie odpowiadają rzeczywistości mojego życia. Wiem, że informacja wyszła od niego. Groził mi, powiedział, że nie da mi spokoju. Jego podejrzenia nie mają żadnego poparcia w faktach. Nie muszę podrywać kobiet pracujących na ulicach. Jestem w pełni zintegrowany ze społeczeństwem i jest na to mnóstwo dowodów. Wyrażam zgodę na zrobienie mi dwóch zdjęć. Po przestudiowaniu oświadczenia pisarza, komendant wie, że Unterweger kłamie, choćby w części dotyczącej poruszania się samochodem. Wie też, że przeszukiwanie mieszkania Jacka nie miałoby teraz najmniejszego sensu. Od czasu, kiedy inny dziennikarz wskazał go jako podejrzanego w swoim artykule, mężczyzna miał wystarczająco dużo czasu, żeby pozbyć się z mieszkania trofeów, które miał po swoich ofiarach. Komendant zastanawia się, jak ugryźć sprawę Unterwegera, gdy niespodziewanie kilka dni później kontaktują się z nim śledcze z miejscowości gras. Kilka kobiet pracujących na ulicach zostało zamordowanych. Pytaniem było, czy wiedeńska policja mogłaby pomóc w rozwikłaniu tych morderstw. Pod koniec maja inspektor z Wiednia odwiedza kolegów po fachu w miejscowości Graz. Śledcze spędzają kilka godzin na porównywaniu zbrodni, pochylają się nad sprawami. Gertrude Ziga, zamordowana w jej mieszkaniu w Gras 10 stycznia 1989 roku. Gerlinde Rosenkranz, zaatakowana jej w swoim mieszkaniu dnia 27 października 1989 roku. Brunhilde Mase, której zwłoki zostały znalezione w lesie niedaleko Graz na początku roku 1991. Dwie z trzech kobiet zostały pozbawione życia w swoich mieszkaniach, co nie zgadzało się z modus operandi sprawcy. Dlatego inspektor z Wiednia ocenia, że powiązań między zbrodniami w Gras a dokonanymi w Wiedniu nie ma. I jeśli chodzi o inne zbrodnie, jakimi policjanci w Gras się zajmowali, to teraz pokrótce Wam je przybliżę. 5 stycznia 1991 roku na północ od wioski Gradkorn, dzieci bawiące się w lesie znajdują zwłoki. Kobieta leży w płytkim strumieniu twarzą do ziemi. Ciało jest częściowo zasłonięte kilkoma gałęziami, kobieta jest naga. Ma na sobie jedynie biżuterię, na jej ciele, a dokładniej na jednym z pośladków żerowało leśne zwierzę. Jak oceni później lekarz, w to miejsce została jej zadana rana kłuta. Patolog domniema, że kobieta została uduszona szerokim paskiem materiału, nie ma jednak stuprocentowej pewności. Stopień rozkładu zwłok jest mocno posunięty. Dość szybko kobieta zostaje zidentyfikowana jako 39-letnia Brunhilde Massen. Pracowała w dzielnicy Czerwonych Latarni Grazu od 10 lat. Ostatni raz była widziana 26 października 1990 roku, 15 minut po północy, przez znajomego taksówkarza. Mimo, że ulice były już puste, to kobieta czekała na ostatniego klienta. Chciała zarobić więcej pieniędzy, by zabrać dzieci na wycieczkę. Pierwszym podejrzanym staje się jej prominentny i stały klient. Ma on różne fetysze, także mające wiele wspólnego związaniem. Jednak nie napadł nigdy ani na Brunhilde, ani na żadną inną dziewczynę. Nie ma też innych dowodów łączących mężczyznę z morderstwem, a i przedstawia on bardzo konkretne alibi. Dwa miesiące po odnalezieniu zwłok 39-latki, ginie Alfrede Schremp. Jej stałym miejscem pracy jest chodnik obok parku publicznego Volksgarten. Policjanci z grazu od początku podejrzewają, że Elfriede spotkał taki sam los jak Brunhilde. Ostatni raz była widziana 7 marca 1991 roku około godziny 22.15. Jej koleżanka zezna. Że samochód, do którego koleżanka wsiadła, był bardzo podobny do radiowozu policyjnego. Mimo podobieństw pojazd nie miał policyjnych tablic. Rejestracja samochodu zaczynała się od liter S jak Stanisław i T jak Tadeusz i składała z sześciu cyfr. Poszukiwanym samochodem jest Volkswagen Golf. W październiku śledczym uda się ustalić mężczyznę z owego samochodu. Zezna, że w nocy 7 marca 1991, około godziny 22, zaparkował obok Volksgarden. Rozmawiał z Elfride, a następnie poszli do parku. Potem mężczyzna odjechał. Po przeanalizowaniu jego opowieści, śledczy wykluczają go z kręgu podejrzanych. W sprawie kolejnej kobiety pracującej na ulicy brutalnie pozbawionej życia wypowiada się dr Ernest Borniman, naukowiec zajmujący się seksualnością człowieka. Według jego słów morderstwo prostytutki prawie zawsze wynika z nienawiści do kobiet. Ciekawostką jest, że ten specjalista kilka lat wcześniej był gorącym zwolennikiem wypuszczenia na wolność Unterwegera. W końcu szczątki Elfride Schremf zostają odnalezione. Ma to miejsce 5 października 1991 roku w lesie oddalonym o 22 km od grazu. Zabójca zostawił na szczątkach biżuterię oraz skarpety. Pozostałe ubrania oraz torebka nie zostają odnalezione. Na szkielecie, bo tylko tyle zostało z Elfrid, patolog nie znalazł ani obrażeń, ani śladów po ciosach zadanych tempym narzędziem. Prowadzi go to do konkluzji, iż ofiara została uduszona. Śledczy porównują sprawę Elfrid ze sprawą Brunhilde Mase i dochodzą do wniosku, że obie kobiety zginęły z ręki tego samego sprawcy. Niestety dalsze badania nie ujawniają, kim jest ten morderca. W sprawę na własną rękę włącza się dziennikarz śledczy Hans Breitega. Na podstawie informacji o zamordowanych kobietach tworzy linię czasu, do której próbuje dopasować Unterwegera. Swoimi spostrzeżeniami dzieli się z szefem Wydziału Zabójstw Adolfem Sztegerem. Zabójstwa Gertrud Ziga i Gerlinda Rosenkratz mają miejsce przed zwolnieniem pisarza z więzienia. Jest to jasna informacja, Unterweger nie był sprawcą tych zbrodni. Kolejne miały miejsce, kiedy Jack jest już na wolności, a są to zamordowane na przełomie lat 1990 i 1991 w lesie niedaleko Gras, Brunhilde Masse i Elfriede Schrempf. Zbrodnie te dziennikarz zestawia ze sprawą Sylwii Cagler, zamordowanej 8 kwietnia 1991 roku, Zabinę Moici, pozbawionej życia 16 kwietnia tego samego roku, Reginy Prim, zaginionej 28 kwietnia tego samego roku oraz Kachin Egolu, zabitej 7 maja też roku 1991. Chociaż Regina Prim ciągle nie została odnaleziona, to śledczy spekulują, że jej zwłoki, tak jak i ciała pozostałych kobiet, znajdą w Lesie Wiedeńskim. Pod koniec roku 1991 Adolf Steger dzieli się swoimi przemyśleniami ze śledczymi z Wiednia. Cztery morderstwa z tamtego rejonu oraz dwa morderstwa na terenie Gras to zbrodnie dokonane ręką tego samego mężczyzny. Wiedeńczycy mają jednak inne zdanie i podobieństwa nie widzą. Bianca Mrak poznaje Jacka Unterwegera w listopadzie 1991 roku w klubie Take Five. Jest to miejsce spotkań ludzi zamożnych i modnych, dzisiejszych celebrytów. Młoda kobieta od samego początku zafascynowana jest sławnym mężczyzną, wokół którego roztacza się aura więziennego pisarza. Kiedy Unterweger dokonał swojego pierwszego morderstwa, ona była wtedy zaledwie rocznym brzdącem. W tym miejscu warto, żebym zaznaczyła, że pomiędzy nimi jest różnica lat 23. Podczas ich drugiego spotkania Jack pokazuje młodej kobiecie swoje mieszkanie dużo za duże dla jego potrzeb, jak sam mówi. Wspomina Biance, że jeśli będzie chciała się wyprowadzić z domu, może zamieszkać w sypialni, którą i tak on zamierzał wynająć. Osiemnastolatka nie czeka długo z wprowadzeniem się i jeszcze w listopadzie zostają parą. Jeżeli Bianka oczekiwała, że zamieszkanie ze słynnym pisarzem będzie ekscytujące, to niestety poczuje zawód. Jack kontroluje ją jeszcze bardziej niż jej własna matka. Młoda kobieta budzi się o 6 rano, zjada śniadanie, potem Jack odwozi ją do szkoły. Po skończonych zajęciach przywozi prosto do domu. Bianka nie ma możliwości spotykania się z przyjaciółmi. Unterweger nie zabiera jej ze sobą na miasto na spotkania. Najlepszym rozwiązaniem dla niego jest, gdy dziewczyna siedzi w domu. Jack doskonale wie, co robi i wykorzystuje maksymalnie swoją dominującą pozycję. Bianka tak bardzo chciała wyfrunąć z domu rodzinnego, on jej to umożliwił, izoluje ją jednak od innych, od jej przyjaciół, robi to, aby osoby z zewnątrz nie mogły jej uświadomić, że relacja z dwa razy od niej starszym mężczyzną jest co najmniej niepokojąca. Owszem, Jack kontroluje ją, jednak robi to z miłości i chce dla niej wszystkiego, co najlepsze. Chce ją także uchronić od całego zła tego świata. Jeśli chodzi o ich życie seksualne, to układa się ono świetnie. Po jakimś czasie Unterweger oświadcza dziewczynie, że jego dochody spadają. Bianka musi podjąć pracę na część etatu, żeby wesprzeć domowy budżet. Dziewczyna wpada w furię, kiedy rozmowa o pracy, na którą wysłał ją Jack, okazuje się eskortingiem, a do jej zadań miało należeć nie tylko dotrzymywanie towarzystwa mężczyznom podczas kolacji czy wizyt w operze, ale również w łóżku. To, co starszy od niej mężczyzna robi, to testowanie granic panny Mrak. Chce sprawdzić, jak bardzo ona jest mu posłuszna. Nie jest tajemnicą, że właśnie taka kobieta jest mu potrzebna, oddana i uległa w stu procentach. Ostatecznie Bianka pracuje jako barmanka w klubie w dzielnicy Czerwonych Latarni. I jeszcze w tym samym roku, przed świętami Bożego Narodzenia, Unterweger oświadcza się swojej dziewczynie, a ona mówi tak. W wigilię, podczas świątecznego przyjęcia, matka Bianki ogłasza radosną nowinę. Tego samego dnia Unterweger na jedną godzinę spotyka się ze swoją drugą dziewczyną Elizabeth. Mówi jej, że nie może z nią spędzić więcej czasu, ponieważ pracuje w schronisku dla osób w kryzysie bezdomności. Jednak Jack następny dzień jak najbardziej z nią spędzi. Spędzą cały dzień na nartach. 25 grudnia Bianka ma pracować w barze, dlatego on właśnie może pozwolić sobie na taki wyskok, jednak o tym już nie mówi Elisabeth. W międzyczasie śledczy z Graz nadal pracują nad sprawami zamordowanych kobiet i próbują połączyć Unterwegera ze zbrodniami. W styczniu 1992 roku na posterunku pojawia się 21-letnia prostytutka Joanna. Opowiada, jak dwa lata wcześniej zaczepił ją mężczyzna w samochodzie ze spersonalizowaną rejestracją WJ1. Zapłacił jej kwotę za usługę, jaką miała dla niego wykonać, plus obiecał dodatkowe pieniądze, jeśli pojedzie z nim w ustronne miejsce. Tłumaczył jej, że jest znanym pisarzem, że nie może pozwolić sobie na takie zbliżenia w samochodzie na ulicach Grazu. Odjechali w wybranym przez niego kierunku. Tam mężczyzna poprosił Joanne, by się rozebrała, a ręce dała sobie związać za plecami. Mężczyzna założył prezerwatywę. Był tym bardziej podniecony, im bardziej ona była wystraszona. Kiedy krzyczała już za głośno, mężczyzna jednak nie był w stanie dokończyć. Zdjął dziewczynie kajdanki z nadgarstków, pozwolił się ubrać i odwiózł do miasta. Joanna bardzo dobrze go zapamiętała, ponieważ kilka dni wcześniej rozpoczęła pracę na ulicy, a incydent miał miejsce w październiku 1990 roku. Kiedy śledczy pokazuje jej zdjęcie Unterwegera, ona bez wahania potwierdza, że to właśnie ten mężczyzna wywiózł ją za miasto i nieźle nastraszył. Do pisarza to dochodzą pogłoski o obserwacji jego osoby przez śledczych z Gras. Przyglądają mu się i oczekują wyjaśnień, gdzie był w nocy 25 października 1990 roku oraz 7 marca 1991 roku. W swoim oświadczeniu przedstawia informację, że jedyną styczność ze środowiskiem prostytucji, jak to on nazwał, miał we wrześniu 1990 roku i ta styczność związana była z jego pracą. Następnie pod koniec listopada 1991 roku był przesłuchiwany przez komendanta Edelbachera w sprawie zamordowanych w Graz kobiet w październiku 90 roku i w marcu 1991. Wtedy przedstawił alibi na daty o jakie pytał komendant z Wiednia. Śledczy Brandstetter wskazuje, że Unterweger w swoim oświadczeniu kłamie ponieważ dziewczyna, z której usług korzystał, wskazała go jako swojego klienta. Dziennikarz przepisuje swoje wystąpienie, uwzględniając informację, że miał kontakt z kobietą z dzielnicy Czerwonych Latarni. Śledczego jednak zastanawia fakt. Unterweger przyznaje, że wywiózł dziewczynę poza miasto do lasu, całkowicie ją rozebrał i zakuł jej ręce za plecami w kajdanki. Dlaczego Jack ma kajdanki w samochodzie? Dostałem je w prezencie i trzymałem w schowku na rękawiczki. Wisiały nawet na lusterku wstecznym, jako przypomnienie, bym trzymał się z dala od kłopotów. Nigdy nie założyłem ich na nadgarstki kobiety bez jej zgody. Kiedyś związałem moją dziewczynę, Katarinę, paskiem od szlafroka. Odbyło się to za jej zgodą. Jeśli chodzi o Katarinę, w chwili poznania Unterwegera, ona była jeszcze nastolatką. Jej ojciec był przeciwny spotkaniom córki z dużo starszym od niej mężczyzną. Jack jednak nic sobie z tego nie robił. Zawoził ją do szkoły, a później odbierał i odwoził do swojego mieszkania. Pisarz próbował małymi krokami przekonać Katarinę do bycia związaną. Jednak ona nie była tym w ogóle zainteresowana. Ich znajomość zaczęła się rozluźniać, kiedy Unterweger wyjechał do Graz, a potem do Los Angeles. Młoda kobieta została wskazana jako alibi Jacka na jeden z wieczorów, dlatego właśnie policjant zadzwonił do niej, by te informacje potwierdzić. Katarina zaprzecza. Po pierwsze, nie była już w związku z Unterwegerem, a po drugie, jej kalendarz też zaprzeczałby dzień 7 marca 1991 roku spędziła z pisarzem. Powiedziała jednak, że Jack miał mieć odczyt w miejscowości Graz. Dziennikarz śledczy Hans Breitiger, który próbuje pomóc śledczym rozwikłać sprawę morderstw, kontaktuje się z redakcją gazety, dla której Unterweger pracuje i prosi o potwierdzenie informacji. Pracownik Kleine Zeitung informuje, 7 marca 1991 roku Jack wygłosił odczyt w mieście Kflach znajdującym się około 50 km na zachód od Grasu. Dziennikarz przypomina sobie pewną informację o zamordowanej kobiecie w Vohalbergu. Jest to region wysunięty najdalej na zachód Austrii, graniczący ze Szwajcarią. Właśnie tam, 5 grudnia 1990 roku o godzinie 23:50, w stolicy regionu Bregencji, zaginęła Heide Marie Hammerer. Jej ciało zostało odnalezione w sylwestra tego samego roku na zalesionym terenie w pobliżu w silu Kobieta została uduszona. Redaktor gazety New Hallberg Daily potwierdził Hansowi, że Unterweger 6 grudnia rankiem nagrywał swoją sztukę w studiu jednej z sieci radiowej ORF w mieście Dornbirn. To miasto znajduje się około 12 kilometrów odległości od Bregencji. Pętla podejrzeń i bardzo dziwnych zbiegów okoliczności zaczyna się coraz mocniej zaciskać na szyi Unterwegera. Każdy puzel wreszcie znajduje swoje miejsce w tej układance. Dzięki zeznaniom Joany śledczy już wiedzą, jakich argumentów używał, żeby przekonywać ofiary do wyjechania z nim poza miasto. Mniej więcej w tym samym czasie, bo 2 lutego 1992 roku, Unterweger wraz z Bianką wyjeżdżają do Gosau, szwajcarskiego miasta w kantonie St. Gallen. Jack załatwia narzeczonej pracę w pabie Nationale. Wiedeńscy śledczy zjawiają się w Urzędzie do Spraw Zdrowia, gdzie co tydzień muszą przyjść zarejestrowane pracownice seksualne, żeby sprawdzić stan swojego zdrowia. Tym właśnie kobietom Ernst Geiger pokazuje zdjęcie Unterwegera. Trzy z nich potwierdzają miały z nim kontakt. Jedna opowiada, że pisarz chciał, żeby ona pracowała dla niego. 10 lutego 1992 roku na ręce prokuratora w Wiedniu wpływają dokumenty, według których Jack Unterweger jest winny śmierci kobiet w Wiedniu, Grazie i Bregencji. Przedstawione wskazówki nie przekonują jednak prokuratora okręgowego, żeby zrobić cokolwiek w sprawie pisarza. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych powołuje komisję specjalną. W skład wchodzą śledczy z Wiednia, Dolnej Austrii, Grazu i Foralbergu. Specjaliści mają wspólnie zająć się poczynaniami Unterwegera i znaleźć mocniejsze dowody jego winy. Prokuratura w Grazie jest bardziej zdecydowana, by wydać nakaz aresztowania Jacka Unterwegera niż ich odpowiednicy w Wiedniu. Zastępca prokuratora uznaje, że fałszywe alibi na noc 7 marca 1991 roku jest wystarczającym dowodem. Informacja o zatrzymaniu pisarza ma się pokazać w gazecie 15 lutego 1992 roku w sobotę. Tymczasem jakimś cudem pojawia się w piątkowym wieczornym wydaniu. Pisarz, widząc tytuł gazety Graz Kleine Zeitung. Seria morderstw, nakaz aresztowania Jacka Unterwegera, gubi ogon z policjantów, którzy mieli go złapać, i ucieka. Jedzie do Szwajcarii, odwiedza Biankę, nie pozostaje z nią długo. Nazajutrz chce być w Wiedniu. 15 lutego mieszkanie pisarza zostaje przeszukane bez jego obecności. Śledczy znajdują tam trzy pary kajdanek, gaz pieprzowy, nóż sprężynowy oraz strzelbę kalibru 12. Żaden ze skazanych przestępców, takich jak Jack, nie może posiadać tych przedmiotów. Oprócz nich w ręce śledczych wpada pamiętnik, w którym Unterweger zapisał listę 40 kobiet, z którymi spał od czasu wyjścia na wolność. Kobiet Różnego stanu cywilnego i różnej pozycji zawodowej. Obok nazwisk zapisał osobistą ocenę po spotkaniu. Oprócz tego, dziennik zawiera dane około 80 innych dziewczyn, z którymi się kontaktował. Te notatki są najbardziej interesujące dla śledczego Ernsta Geigera. To w nich Unterweger obsesyjnie zapisywał wydarzenia, dane ludzi i miejsc, w których na co dzień bywał. Osobistych dzienników pisarza jest kilka. Rozpoczął on dokumentowanie swojego życia od roku 1975. Pisał aż do dnia zatrzymania. Brakowało pamiętników od maja 1990 roku do września 1991 roku. Był to okres, w którym zamordowano kobiety. Czy możliwym jest, że uzależniony od notowania wszystkiego, Unterweger? Miałby tak po prostu przestać pisać? Wśród dokumentów Unterwegera zostaje znaleziony artykuł o tytule Jack wchodzi do Hadesu. W jego bibliotece jest m.in. książka o mitologii greckiej. Brakuje w niej kilku stron. Nakład pozycji akurat tego wydania był nie tylko wyczerpany, ale i też wydany w niewielkiej ilości śledczym wtedy nie udało się znaleźć informacji co znajdowało się na wyrwanych kartach. Jak się później okaże, te wyrwane strony opowiadają historię Edypa. Mężczyzny, który nie znał tożsamości swoich rodziców i nieświadomie zabił swojego ojca oraz poślubił własną matkę. W książce śledczy na marginesach znajdują słowa, nieużywane wówczas już w języku niemieckim, słowa, których użył dzwoniący do Rudolfa Prim. I jak pisarzowi udaje się uciec spod nadzoru policyjnego, Otóż policjanci wierzyli, że Unterweger nie wiedział o swoim aresztowaniu, dlatego też go nie ścigali. Natomiast on bardzo dużo wiedział o postępach w śledztwie, ponieważ rozmawiał ze swoim kuratorem na temat morderstw kobiet. Wiedział kiedy powinien się ulotnić. Kupił sobie względnie nowy na tamte czasy wynalazek telefon komórkowy. Dawał on mu ogromną swobodę rozmów ze swoimi informatorami z każdego miejsca w Europie. Także na odległość trzymał rękę na pulsie. Dzwoni na posterunek w Graz, w Wiedniu oraz do dziennikarza Pitera Grolisia. Ze strzępów otrzymanych informacji, próbuje dowiedzieć się, dlaczego akurat z graz wyszedł nakaz aresztowania. Tydzień po pojawieniu się sensacyjnego artykułu w prasie, który powstał przedwcześnie, prawdopodobnie dzięki wyciekowi informacji z grupy zadaniowej, Unterweger nadal jest nieuchwytny. W międzyczasie zdążył odebrać Biankę z jej pracy w barze i zniknęli razem. O znajomości osiemnastolatki z pisarzem, poinformowała śledczych zaniepokojona matka. Ludzie spekulują, gdzie Jack mógł się ukryć. W swoich książkach pisał o Szwajcarii, pisał o Italii tak więc może jest tam? Wśród wiedeńskich alfonsów rozchodzi się informacja o poszukiwaniach Unterwegera oraz jego prawdopodobnym kierunku ucieczki. Wielu z mężczyzn czerpiących profity z pracy kobiet na ulicy kontaktuje się ze swoimi kolegami po fachu na ziemi włoskiej przekazują pomiędzy sobą informacje o poszukiwaniach. Także nie tylko oficjalną drogą rozchodzi się informacja o ściganiu niebezpiecznego klienta prostytutek. Prawdopodobnie będzie próbował wjechać do Włoch w pobliżu jeziora Como. Wzdłuż tego odcinka granicy znajduje się wiele niestrzeżonych punktów, z których przemytnicy wprowadzają pieniądze do Szwajcarii. Może próbować się tam przedostać. Nadal zaginiona Regina Prim często pracowała na terenie dzielnicy Rimini w Italii. Zarówno ona, jak i Rudolf byli znani wśród lokalnych Alfonsów. A że ta grupa społeczna wyznawała zasadę doić krowę, ale jej nie zabijać, to Unterweger aktualnie jest najbardziej poszukiwanym przez nich człowiekiem. Przez swoje zbrodnie przyczynił się do straty finansowej opiekunów kobiet. Jeżeli któryś z Alfonsów go znajdzie, nie zabije go, lecz zaciągnie do samego Wiednia. Poza tym wielu było przekonanych, że dziennikarz pracuje jako informator dla śledczych w Stein. I jeśli już jesteśmy przy osobie Rudolfa, to w lipcu i w październiku poprzedniego roku otrzymywał telefony od mężczyzn. Jeden z rozmówców był wyjątkowo dziwny. Nie dość, że posługiwał się archaicznymi zwrotami języka niemieckiego, to jeszcze powiedział coś takiego: Jedenastu wymierzyłem sprawiedliwą karę. Wszyscy leżą w miejscu pokuty, twarzą w dół, w kierunku Hadesu. Inaczej byłoby to zniewagą. Dzwoniący opisał też trasę z Wiednia do miejsca pochowania Sylwii Caglar. Śledczyk zastanawia ta cyfra 11, użyta przez dzwoniącego. Do tej pory ciał znaleziono sześć, a i Regina uważana jest także za martwą. W obronie swojego dobrego imienia Unterweger kontaktuje się z rozgłośnią ORF, by przedstawić swoje stanowisko w sprawie wydanego nakazu. Opowiada, że to niesprawiedliwe, iż to on w związku ze swoją przeszłością stał się podejrzanym. Według niego policja działa pod presją, tak więc muszą wytypować kogoś na sprawcę. No i padło na niego. Swoje kilka groszy dołożył także śledczy z Salzburga. Pisarz ucieka, ponieważ nie chce wrócić do celi, a jego pierwotnym zamiarem było odebranie sobie życia. Ostatnim pytaniem prowadzącego audycję jest, czy Unterweger pojawiłby się w telewizji, żeby opowiedzieć o swoich doświadczeniach. Jack odpowiada twierdząco. Dzwoni z Miami. To tam udał się z Bianką po opuszczeniu najpierw Austrii, a potem Francji. Argumentem za wybraniem tej destynacji jest fakt, że w Stanach Zjednoczonych dużo łatwiej jest wtopić się w tłum. Licząc się z ryzykiem, bilet kupił przy pomocy karty kredytowej wystawionej na swoje nazwisko. W Miami Jack znajduje Biance pracę. Jest tancerką w klubie GoGo. -Go. To ona ma pracować na ich dwójkę. Wynajmują tanie jednopokojowe mieszkanie, a meble kupują w sklepie z używanym towarem. Unterweger zabiera wszystkie zarobione przez swoją dziewczynę pieniądze przeznacza je na połączenia telefoniczne do stacji ORF, do swojego prawnika i do informatorów. Jest wściekły, że rodzime media eksploatują jego historię najmocniej jak się da. Podczas gdy osiemnastolatka zarabia na ich utrzymanie, Unterweger pisze teksty na swoją obronę, które ma zamiar wysłać przez zaufaną osobę do mediów oraz prezydenta Austrii. W międzyczasie między Bianką i Jackiem dochodzi do ostrej kłótni. Młoda kobieta chce wiedzieć, dlaczego on może dzwonić do Austrii bez obawy o namierzenie jego połączenia, a jej zabrania rozmów z własną matką. Chciała tylko powiedzieć, że wszystko z nią w porządku. Bianka trafiła na artykuł, w którym jej sytuacja została opisana jako zagrażająca życiu. Kłótnia pomiędzy narzeczonym doprowadza do konkluzji. Jack na pewno nie rozmawia z informatorem, a kobietą poznaną na przyjęciu adwentowym w ubiegłym roku. Mężczyzna się przyznaje, często rozmawia z Elizabeth. Jego komórka jest często wyłączona z obawy, żeby kochanka nie zadzwoniła do niego. Śledczy też docierają do Elizabeth. Kobieta opowiada o znajomości z Unterwegerem, jednak nie wie, gdzie on się znajduje. Poszukiwany pisarz kontaktuje się tego samego dnia z kochanką. Prosi o zorganizowanie kilku tysięcy dolarów. Opowiada jej bardzo ckliwą historię: że nie ma pieniędzy i że musi spać na plaży. Elizabeth nie ma jednak takich pieniędzy, jakich on potrzebuje. Jednak kilka dni później oświadcza, że redaktor jednej z gazet chce przeprowadzić z interwegerem ekskluzywny wywiad. Ekskluzywności ma dodać smaczek, że Jack chowa się przed policją. Po potwierdzeniu przez Jacka, redaktor informuje śledczego w Wiedniu, że ich zbieg jest za wielką wodą w Miami. Podaje też adres, na który Elizabeth ma przesłać mu pieniądze: Kantor Wymiany Walut 207 11 Street Miami Beach. Następnego dnia, o pojawieniu się interwegera pod wskazanym adresem, zostają faksem powiadomieni policjanci stanowi w Miami. Mają mieć oko na kantor i mężczyznę o wzroście około 167 cm, europejczyka około 40-kilkuletniego, o jasnej skórze i tatuażach pokrywających ramiona. Mężczyzna w towarzystwie młodej kobiety ma odebrać przekaz pieniężny. Policjanci stanowi szybko aresztują Unterwegera i Biankę. Kobietę odwożą do wynajmowanego mieszkania i po przeszukaniu puszczają wolno. Pierwszym telefonem, jaki osiemnastolatka wykonuje, jest połączenie do matki. Informuje ją, że Jack został schwytany, a ona jest w Miami i nie wie kiedy wróci. Śledczy Ernst Hoffman jeszcze tego samego dnia dociera do Miami. Bianka jest zamknięta w pokoju hotelowym wynajętym jej przez konsulat nie jest więziona, a izolowana od amerykańskich reporterów, którzy już podchwycili temat Unterwegera. Jack zostaje osadzony w federalnej placówce więziennej, gdzie oczekuje na ekstradycję. Kolejne kilka tygodni dla panny Mrak to niekończące się przesłuchania prowadzone przez Ernsta Geigera na posterunku Dolnej Austrii. Śledczy próbuje wbić klina między Biankę a Jacka. Chce, żeby kobieta nie była mu tak ślepo oddana, dlatego opowiada jej o Elizabeth. Ta taktyka nie przynosi oczekiwanego rezultatu. Osiemnastolatka wraca do mieszkania w Wiedniu, w którym mieszkała z narzeczonym. Ten dzwoni do niej z więzienia i prosi o przesłanie mu pieniędzy. Przecież Tyle ich zarobiła na udzielonych przez siebie wywiadach. Priorytetem staje się znalezienie porzuconego przez pisarza Volkswagena, z którego usunął tablice rejestracyjne. Samochód miał rzekomo znajdować się gdzieś w pobliżu portu lotniczego Paryż Orli. W aucie Unterwegera na pewno są jakieś ślady po kobietach, które wywoził do lasu. Ostatecznie samochód zostaje znaleziony na złomowisku, jeszcze nie uszkodzony, i wysłany do Wiesbaden w Niemczech. Wnętrze ma zostać przeszukane. W ciągu 90 dni od wsadzenia Unterwegera za kraty wiedeńscy śledczy muszą znaleźć solidne powiązania mężczyzny ze zbrodniami. Jeśli im się to nie uda, ekstradycji nie będzie. A pisarz będzie mógł tak po prostu wyjść na wolność. Bardzo się starają. Rozmawiają z każdym, z kim Unterweger miał kontakt. Tych osób jest naprawdę sporo. Od wysoko postawionych urzędników, policjantów, aż do kobiet pracujących na ulicy i ich opiekunów. To, co rzuca się śledczym w oczy, to fakt, że Jack nie ma męskich przyjaciół. Są tylko kobiety, nieprzebrane może kobiet. Kilka z rachunków gromadzonych przez pisarza ma mocną wartość dowodową jak na przykład rachunek ze stacji benzynowej położonej na południe od Graz, datowany na 26 października 1991 roku. To dokładnie wtedy, kiedy w Graz zniknęła Brunhilde Masse. Kolejnym dowodem jest rachunek za pokój hotelowy z Sankt White an der Glan w Karyntii, za nocleg między 25 a 26 października 1991 roku. Mężczyzna zapłacił, ale zameldował się w hotelu dopiero następnego dnia. Rachunek z 10 kwietnia dotyczy napraw w jego pasacie, między innymi urwanej klamki od strony pasażera. Było to dwa dni po zniknięciu Sylwii Cagler. Tymczasem Unterweger chce dobrowolnie wrócić do Austrii. Taką decyzję podjął w ciągu 24 godzin od osadzenia. Na początku marca 1992 roku składa petycję na ręce sędziego Sądu Federalnego Stanów Zjednoczonych w Miami. Petycję o natychmiastową deportację. Nikt nie wie, czemu pisarz tak bardzo i tak szybko chce wrócić do domu. Na początku marca wiedeńscy śledczy kontaktują się ze swoimi odpowiednikami w Los Angeles. W mieszkaniu Unterwegera znaleźli pamiątki z tego miasta, tak samo jak wskazane bardzo konkretne daty 11 czerwca do 16 lipca. Funkcjonariusze chcą wiedzieć, czy w Los Angeles nie ma jakichś nierozwiązanych spraw z bardzo konkretnym modus operandi: wywiezienie prostytutki do lasów poza miastem i uduszenie jej własną biolizną z węzłem zaplątanym w bardzo konkretny sposób. I tak po nitce do kłębka okazuje się, że Unterweger wypożyczył samochód 11 czerwca, który zwrócił z wybitą szybą 9 dni później. Czy faktycznie szybę wybił kamień, jak powiedział pisarz, czy może jedna z zaginionych kobiet, której sprawa była zimna aż do początku marca 1992 roku? Kolejne cyfrowe ślady pozostawione przez Unterwegera wskazują, że w pobliżu hotelu Cecil, w którym się zameldował, zaginęły dwie kobiety. Najwyraźniej Unterweger zdecydowanie bardziej przerażony jest wizją amerykańskiego sposobu wymierzania kary, niż tego, co austriacki wymiar sprawiedliwości ma w zanadrzu i właśnie stąd prośba o natychmiastową ekstradycję. Na to się jednak nie zanosi, tak więc Jack wysyła do Elisabeth, mieszkającej we Wiedniu, pismo, które kobieta ma przekazać do redakcji gazet. Kilka z nich pisarz chce pozwać za wyrządzone mu szkody. Do prezydenta Austrii oraz śledczych pisze długie i bardzo szczegółowe wyjaśnienia dotyczące dat śmierci kobiet w Austrii, gdzie był, co robił, z kim był. Śledczy te pisma nazywają obroną z Miami. 12 marca detektyw Fred Miller i detektyw Harper mają przesłuchać Unterwegera. Dzięki dokumentom otrzymanym od Austriaków wiedzą, że nie można lekceważyć oskarżonego. Jest sprytny, wygadany, ma wieloletnie doświadczenie w kontakcie z policjantami na każdym szczeblu. W rozmowie udział bierze także detektyw Dieter Turman z policji Miami Dade, który ma tłumaczyć na język niemiecki, gdyby Jack nie znał angielskiego wystarczająco. Na miejscu znalezienia Irene Rodriguez śledczy zabezpieczyli włosy, które będą porównywać z pobranymi do Unterwegera. Mają stosowny nakaz na otrzymanie od niego próbek krwi oraz próbek włosów. Śledczy chcą się dowiedzieć, co Jack robił podczas pobytu w Los Angeles oraz w jaki sposób szyba w wypożyczonym przez niego samochodzie została wybita. Już po wszystkim, po całej rozmowie, obaj nie mają wątpliwości. Austriacki pisarz jest poszukiwanym przez nich mordercą. W kwietniu do Los Angeles przylatują śledczy z Wiednia. Chcą się dowiedzieć jak najwięcej w sprawach kobiet zamordowanych przez Unterwegera na amerykańskiej ziemi. Porównują zbrodnie w Europie ze zbrodniami w Stanach i widzą wiele podobieństw. Tak samo w Los Angeles pisarz wybierał kobiety, które pracowały na obrzeżach dzielnicy, w miejscach słabo oświetlonych. Austriacy śledzą miejsca pobytu Jacka, jadą od hotelu Cecil do ostatniego, w którym był zameldowany. Oglądają miejsca zbrodni. Konkluzja jest jedna: morderstwa w Stanach Zjednoczonych są lustrzanym odbiciem działań Unterwegera w Europie. Tu jest dokładnie taki sam modus operandi: kiedy śledczy z dwóch kontynentów pracują nad sprawą mężczyzny, który nienawidził kobiet, zostaje znalezione ciało Reginy Prim. 19 kwietnia 1992 roku starsza para, która wybrała się na spacer po Hermannskogel, najwyższym wzniesieniu Lasu Wiedeńskiego, dokonuje tego straszliwego odkrycia. Mężczyzna kopie gałąź z przyczepionym do niego kawałkiem materiału. Ta gałąź po bliższych oględzinach okazuje się ludzką kością udową, a materiał to nylonowa pończocha. Szkielet denatki rozwleczony jest w promieniu kilku kilometrów przez żarujące na zwłokach zwierzęta. Tylko i wyłącznie dzięki pomocy odontologa kobieta zostaje zidentyfikowana. Rudolf może zidentyfikować żonę jedynie po biżuterii, której sprawca nie zabrał. 28 maja 1992 roku pisarz wraca do ojczyzny, a jego adwokat Georg Zanger wygłasza kilka zdań dla dziennikarzy. Unterweger wygrał pierwszy etap sprawy. Amerykański prokurator okręgowy potwierdził, że nie ma dowodów przeciwko mojemu klientowi w sprawie trzech morderstw w Los Angeles. Moim zdaniem, austriacka policja narzuca krzywdzące tezy. Złożę wniosek o uwolnienie Jacka. Podejrzany z lotniska zostaje przetransportowany na posterunek policji do Gras. Tam, w pokoju przesłuchań, konfrontuje się z przedstawicielem władzy sądowniczej. Dostaje informację, że śledczy z grupy specjalnej zajmującej się jego sprawą są zgodni. To on odpowiada za zabójstwo siedmiu kobiet. Funkcjonariusze potwierdzają jego zbrodnie w Los Angeles. Sędzia informuje Jacka o jego ciężkiej sytuacji. Musi on mieć solidne alibi przynajmniej na jedną noc morderstwa. To zdecydowanie osłabiłoby stawiane mu zarzuty. Do tej pory żadne z przedstawionych przez niego alibi nie było nawet w procencie wiarygodne. Unterweger zaczął pracować nad wiarygodnością alibi. Skontaktował się z kobietą, która opłacała kiedyś wynajem apartamentu, w którym mieszkał naciskał, żeby pani Miller, żona bogatego właściciela fabryki, poświadczyła nieprawdę. Ona stwierdziła, że nie może okłamywać policji i zamiast tego zjawiła się z mężem na posterunku, gdzie dostarczyła dowody mające wartość dla śledztwa. W noc zaginięcia Brunhilde Mase, Jack przebywał z panią Miller. Byli razem do godziny 22:00 po czym on pojechał autostradą w stronę Gras, miejsca, gdzie zaginęła dziewczyna. Śledczy przeprowadzili w ciągu kilku dni trzy przesłuchania Jacka. Niestety, ale żadne nie doprowadziło do konsensusu. Pisarz zwodzi i odpowiada za wile na każde pytanie dotyczące dat śmierci kobiet. Najbardziej zaangażowanego w osadzenie Unterwegera, śledczego Ernsta Geigera, nie ma na lotnisku w dniu przybycia przestępcy. Wśród notatek Jacka zostaje znaleziona informacja, że między 14 a 16 września 1990 roku udał się w podróż z Wiednia do Pragi i z powrotem. Kilka dni wcześniej Geiger otrzymał informację z praskiego posterunku policji, że z dniem 15 września wiąże się pewne nierozwiązane aż do końca maja 1992 roku morderstwo. W roku 1990 Blanka Boczkowa jest zamężną trzydziestolatką pracującą w sklepie mięsnym. Mieszka z mężem i dwójką dzieci w Pradze. 14 września 1990 roku, w godzinach wieczornych, kobieta spotyka na placu Wacława swojego przyjaciela Martina i wypija z nim drinka. Blanka wychodzi wcześniej wzburzona. Przyjaciele o coś się pokłócili. Martin kilka minut później wychodzi z baru, ale Boćkowej nigdzie nie widać. Następnego dnia ciało kobiety zostaje znalezione w jednym z dopływów Wełtawy. Ma na sobie jedynie pończochy, a na palcu złotą obrączkę. Leży na plecach z szeroko rozstawionymi nogami, przykryta kilkoma gałęziami drzew. Przyczyną śmierci jest uduszenie. Na jednym z pośladków kobieta ma ranę kłótą. Pod paznokciami lewej dłoni zostają znalezione ślady krwi, które wskazują na sprawcę, mającego grupę krwi B. Co ciekawe, ofiara także ma tę samą grupę krwi. Pod paznokciami prawej dłoni, ofiara ma także krwawe ślady, które wskazują na grupy A, B, A oraz B. Patolog sądowy wyjaśni później, że krew ta jest pochodzenia zwierzęcego. Ofiara pracowała w sklepie mięsnym, tak więc ta zagadka została szybko rozwiązana. Dowód osobisty kobiety wyłowiono z wełtawy. Śledczy nie znajdują nigdzie ubrań i torebki. Pomimo pokaźnej ilości przesłuchanych podejrzanych, żaden z nich nie okazał się mordercą. Dzięki dziennikowi, w którym Unterweger zapisał miejsce zameldowania na czas wizyty w Pradze, śledczy docierają do właścicielki pensjonatu. Kobieta bardzo dobrze pamięta wynajmującego, ponieważ jego zachowanie oceniła na dosyć dziwaczne. Mężczyzna interesował się czeską dzielnicą czerwonych latarni. Robił nawet jakieś romantyczne podchody w stronę właścicielki, ale ona powiedziała mu, że jest dla niego za stara. Kobieta ta biegle mówiła po niemiecku, dlatego nie było między nimi bariery językowej. Unterweger prosi ją, żeby była jego tłumaczką. Chce wybrać się do dzielnicy Czerwonych Latarni i porozmawiać z kobietami tam pracującymi oraz ich opiekunami. Jadą jego samochodem w okolice Teatru Narodowego w Pradze. Mężczyzna pokazuje jej, że w schowku na rękawiczki ma pistolet oraz nóż sprężynowy. Przegonieni przez Alfonsów, którym nie podoba się psucie biznesu, około godziny 23:30 idą na plac Wacława. 15 minut później każdy rozchodzi się w swoją stronę. Pani Baciowa poszła do swojej siostry, która mieszkała o około 15 minut drogi od placu. Tak dobrze pamięta czas rozstania z pisarzem, ponieważ w domu siostry oglądała program telewizyjny, który zakończył się o północy. Kiedy Unterweger siedzi w więzieniu i oczekuje na rozwój sytuacji, odwiedza go Bianka. Odkąd mężczyzna został sprowadzony do Austrii, osiemnastolatka była u niego trzy razy. To bardzo nie podoba się jej matce, która wystosowuje pismo, w którym żąda zaprzestania spotkań między tą dwójką do momentu, kiedy córka będzie pełnoletnia, czyli będzie miała dziewiętnaście lat. Dla Unterwegera jest to cios w samo serce. Przez kilka najbliższych miesięcy nie będzie mieć kontroli nad młodą kobietą. W tym czasie ona może poznać kogoś innego, kto skutecznie odciągnie ją od niego. Śledczy są bardziej niż ukontentowani taką decyzją matki. Kilka miesięcy separacji może wyciągnąć Biankę spod uroku jej narzeczonego. Wreszcie, 29 czerwca docierają wyniki testów DNA robione w Stanach. Śledczy nie wyjawia Unterwegerowi, za którą sprawą te wyniki stoją. Nakazują mu się domyśleć. Jack reaguje na te rewelacje, pozorując odebranie sobie życia. Wie, jak to zrobić, żeby wywołać wokół siebie zamieszanie, ale żeby nie pożegnać się z tym światem. O próbie rozpisuje się prasa, a artykuł porusza serce Astrid Wagner. Kobieta wysyła list do osadzonego i tak rozpoczyna się ich listowna znajomość. Dlaczego osadzony zainteresował się 29-letnią kobietą, która nie jest podatna w ogóle na jego manipulacje? Pochlebia mu zainteresowanie i uwielbienie, jakie ona mu daje. Ona jest zachwycona męską siłą wyjętego spod prawa pisarza. I oczywiście Bianka dowiaduje się o drugiej kobiecie narzeczonego. Astrid wypowiada się w prasie w imieniu Jacka, a on mami je obie i wyjaśnia, czemu musi utrzymać znajomość z rywalką swojej dziewczyny. O ile jego kontakty twarzą w twarz z Bianką są zakazane, no to pisanie listów jest nadal akceptowane. Jeśli zaś chodzi o wyniki badań DNA, to są one nierozstrzygające. Próbka nasienia pobrana z ciała Shannon Exley zawiera marker tak samo znaleziony w próbce od Unterwegera, który nie wskazuje go jednoznacznie jako sprawcę. 11% populacji kaukaskiej i 9% czarnoskórych mężczyzn w Stanach Zjednoczonych mogło zostawić swoje nasienie na ciele ofiary. Daje to mniej więcej 1 na 10 mężczyzn. Włosy znalezione przy ciele Irene Rodriguez nie pasują do włosów Jacka. Śledczy muszą znaleźć mocniejsze dowody na sprawstwo pisarza. I to koniecznie do grudnia, inaczej Unterweger może zostać wypuszczony na wolność. Dochodzenie zostanie wtedy zawieszone. W samochodzie Jacka znaleziono cztery włosy, które pasowałyby do jednej z ofiar, gdyby nie fakt braku cebulek. Śledczy austriaccy nie chcą podzielić losu amerykańskich. Za wielką wodą prokurator odmówił wniesienia oskarżenia przeciw pisarzowi z powodu niewystarczającego materiału dowodowego. W tym czasie, kiedy Unterweger oczekuje na dalszy rozwój wypadków, na jaw wychodzi tajemnica poliszynela dotycząca Anny Unterweger, zabitej przez swojego ostatniego klienta w 1967 roku w Salzburgu. Anna nie tylko nie była prostytutką, ale także nie była nawet ciotką Jacka. Od po prostu zbieżność nazwisk. Natomiast artykuł o tej zbrodni wpadł w ręce Unterwegerowi, kiedy ten miał 16 lat. W sierpniu 1992 roku o stworzenie profilu psychologicznego pierwszego seryjnego mordercy Austrii zostaje poproszony agent FBI Greg McCrary. Geiger wybiera się do Arlington w stanie Virginia i oczekuje od agenta ekspertyzy, jak to nazywa. Widział w niedawno emitowanym milczeniu owiec udział agentki FBI przy profilowaniu i chce dokładnie to samo zrobić z Jackiem. Tymczasem 25 listopada 1992 roku sędziowie w Gras podejmują pewną ważną decyzję. Unterweger jest na tyle mocnym podejrzanym w sprawie zamordowania 11 kobiet, że na czas trwania śledztwa będzie siedział w więzieniu. Sąd najwyższy, do którego się odwołuje przestępca, podtrzymuje decyzję sędziów i ordynuje przedłużenie tymczasowego zatrzymania o kolejnych 12 miesięcy. Osadzony czuje się potraktowany niesprawiedliwie." W jego ocenie sąd w Graz narusza jego prawo do wolności i jest przetrzymywany bez żadnych solidnych dowodów. Proces Jacka Unterwegera rozpoczyna się 20 kwietnia 1994 roku w dzień urodzin austriackiego akwarelisty. Sprawa pierwszego seryjnego mordercy Austrii przyciąga ogrom ciekawskich, którzy mają nadzieję dostać się na salę sądową i chociaż raz zobaczyć Unterwegera na żywo. Niezwykłości dodaje fakt, że mężczyzna ma być osądzony za morderstwo siedmiu Austriaczek, trzech Amerykanek i jednej Czeszki. Sprawa pisarza tak mocno polaryzowała społeczeństwo, że prawdopodobnie nie było w całej Austrii osoby, która nie znałaby jego tematu. Jeszcze przed rozpoczęciem procesu zostaje zmieniony sędzia, który, jak się okazuje, jest dosyć bliskim znajomym Astrid Wagner. Wymierzać sprawiedliwość będzie więc sędzia Kurt Haas. Jacka ma bronić dwóch prawników. Georg Zanger oraz Hans Lehofer. Ten drugi znany jest jako najlepszy obrońca w Graz i zgadza się bronić swojego klienta pro bono. Oskarżycieli jest także dwóch. Martin Wenzel i Karl Gasser. Oskarżonemu na sali sądowej będzie przyglądać się psychiatra, dr Haller, który pod koniec procesu przedstawi swoje wnioski. 20 kwietnia o godzinie 9:07 kończą się w cudzysłowie wakacje Unterwegera. Wreszcie będzie odpowiadał za swoje czyny. W sprawie mają zeznawać nie tylko świadkowie z Austrii, ale także Ameryki i Czech, czołowi naukowcy medycyny sądowej ze Szwajcarii, Niemiec i Stanów Zjednoczonych. Łącznie zeznania złoży aż 160 osób. Prokuratura ma przygotowane wyniki badań materiału DNA, włókna z miejsc zbrodni oraz wnikliwą analizę tych miejsc. W żadnej poprzedniej sprawie na wokandzie sądowej taka rzecz nie miała miejsca. Na proces przeznaczono 90 dni. Pierwszy mowę otwierającą wygłasza oskarżyciel. Kim jest ten człowiek, którego aresztowano w Miami z paroma dolarami w kieszeni, ale o którym ludzie z najwyższych kręgów rządowych chcieli być informowani na bieżąco? Był ulubieńcem i dobroczyńcą, kobiety za nim szalały. Ma niesamowity wpływ na nie, ale też nieokiełznaną agresję wobec nich. Kolejnego dnia adwokat Canger wygłasza swoją mowę. Od samego początku była to sprawa medialna. Media nazwały Unterwegera potworem. Wy, ławnicy, musicie zdać sobie sprawę, że jesteście wobec niego uprzedzeni, ponieważ media wydały już swój wyrok i złamały zasadę domniemania niewinności. Także Unterweger może powiedzieć kilka słów do ławy przysięgłych, która stanowi dwanaście osób. Ośmioro z nich będzie wyrokować w jego sprawie. Cztery osoby to tak zwani ławnicy zapasowi. Jeśli zajdzie taka potrzeba, jedna lub wszystkie cztery osoby może zastąpić ławników wybranych jako głównych wydających werdykt. Unterwager nie wie, które osiem osób będzie decydować o jego dalszym życiu. Oskarżony zwraca się głównie do kobiet, chociaż kontakt wzrokowy stara się utrzymać z każdym przedstawia się jako łagodnego, pogodnego i niezwykle czarującego. Jak ktoś taki mógłby w ogóle zamordować? Prosi, żeby ławnicy zadawali pytania bezpośrednio do niego. Prokuratorzy już dużo nieprawdy powiedzieli na jego temat. Zapowiada, że pamiętniki, które ma zamiar przedstawić, powiedzą więcej niż rzucane na niego oszczerstwa. Dzienniki mają dokumentować czas od maja 1990 roku do lutego 1992. Na wokandzie pojawiają się książki i zapiski Unterwegera, które dyskredytują jego prawdomówność. Has uważa, że pisarz jest oszustem, oszustem, który używa swojej pozycji do rozprzestrzeniania nieprawdy o swoim życiu i że oszukał cały kraj. Oskarżyciele zamierzają krok po kroku doprowadzić do osadzenia Unterwegera. Po zniszczeniu jego wiarygodności mają zamiar udowodnić, że był w każdym miejscu, albo w niewielkiej odległości od niego, w czasie popełniania zbrodni. Wiedzą, że Jack nie ma alibi. Świadkowie potwierdzą, że to on jest tym samym człowiekiem, który w 1974 roku pozbawił życia Margaret szefa. Dowody mają wskazywać jego jako sprawcę. W toku procesu zeznają kobiety, które mają dać Unterwegerowi alibi na czas każdej ze zbrodni. Dwóm z nich, Katrin i Sylwii, nie udaje się ta sztuka. Z Karoliną, recepcjonistką z hotelu Cecil nikomu nie udało się skontaktować. I tutaj chciałabym jeszcze zaznaczyć, że wiele imion kobiet Występujących w życiu Jacka Unterwegera, tak jak Katrin, Sylwia, Karolina, to są imiona fikcyjne, które mają za zadanie chronić prawdziwą tożsamość tych kobiet. Na początku maja zaznaje Bianka i myślę, że jej słowa, które teraz przytoczę, pokażą wam, jakim uczuciem na tamten moment darzy ona Unterwegera. Działał mi na nerwy, ciągle jęcząc i narzekając. A potem ta jego próba samobójcza po prostu zaciął się tępą żyletką. Serio, gdybym ja chciała to zrobić, zrobiłabym to właściwie, a nie tylko po to, żeby zyskać współczucie. Przeczytałam akta dotyczące zabójstwa Margaret Szefa. Ona też tak jak ja miała 18 lat. Pomyślałam, mój Boże, jaka z niego brutalna świnia. Bianka nie zaznaje na korzyść swojego ekspartnera. Opowiada, że kiedy z nim mieszkała w piwnicy, znalazła kilka worków kobiecych ubrań. Nie zgłosiła tego nikomu. Podczas drugiej części zeznań, na którą sędzia wyprosi z sali sądowej publiczność, opowiada o przemocy fizycznej, jaką doświadczała z rąk Zeznaje, jakie konkretne praktyki seksualne go interesowały oraz jak musiała pracować jako prostytutka, ponieważ on tak chciał. Pośród wielu kobiet zeznających jako świadkowie obrony znajduje się także 23-letnia Klaudia, która jest jego córką. Żeby ukryć swoją tożsamość, ma na nosie okulary przeciwsłoneczne, a na głowie perukę także jej imię jest fikcyjne. Kobieta jest owocem romansu 21-letniego Jacka i 16-letniej y, dziewczyny o imieniu Margaret. Córka poznaje ojca dopiero wtedy, gdy ma lat 14. Więź między nimi jest jedynie korespondencyjna. Kiedy Claudia ma już własne dzieci, Unterweger odwiedza ich czasami. Jednak kiedy jedno z wnucząt mówi do niego per dziadku, no to od tego czasu każe do siebie mówić mężczyzna z dużym psem i tutaj zaznaczę: Unterweger miał owczarka niemieckiego. Ostatnie spotkanie z rodziną miało miejsce jesienią 1991 roku. 19 maja zeznaje Rudolf, mąż, reginy Prim, prezentuje wpis z pamiętnika swojej żony, dotyczący prawdopodobnie oskarżonego. Dziś znowu przyszedł pisarz. Udałam się z nim do jego mieszkania na Florianigase. Facet ma fetysz na punkcie kajdanek i perwersyjnie zadowala się mną. Potem opowiedział o swoich filmowych projektach i o książkach. Coś, czego nie rozumiem, to jak bardzo dumny jest ze swoich tatuaży na ramionach i na klatce piersiowej. Pamiętnik reginy zawierający jeszcze wpisy dotyczące polityki będzie później szeroko komentowany jako niemożliwy do napisania przez kobietę o podstawowym wykształceniu. W związku z tym sędzia Has kwestionuje wiarygodność Rudolfa Prim. Wcale nie lepiej brzmią zeznania dr Elisabeth Friedrich z Wiedeńskiego Instytutu Medycyny Sądowej. Włos znaleziony na miejscu zbrodni Karin Ehoglu został poddany analizie. Jednak badania wykluczają, żeby pochodził od Jacka. By wydobyć DNA z próbki, biolog zajmujący się nią poddał testowi cały włos, niszcząc go doszczętnie. Nie można było nawet obejrzeć go pod mikroskopem, żeby potwierdzić, że to włos napastnika. Zeznania te są kompromitujące nie tylko dla instytutu, ale także dla prokuratury, której świadkiem była specjalistka. Podczas procesu pisarza, wszystkim zgromadzonym zostaje przedstawiona sprawa morderstwa Heide Marii Hammerer. Zbrodnia wydarzyła się w nocy z 5 na 6 grudnia 1990 roku. Śledczy zajmujący się tą sprawą opowiada, że przesłuchanych zostało pięćdziesięciu czterech podejrzanych, a włosy znalezione na zwłokach kobiety, mimo że wiele z nich nie miało cebulek, pod mikroskopem zostały porównane z włosami oskarżonego. Na tym poziomie wykazywały stuprocentowe podobieństwo. Tamtą noc pisarz spędzał w hotelu położonym niedaleko w mieście Dornbir. Zaprzeczyło temu dwóch nocnych świadków, którzy widzieli Haide między godziną trzecią a północą w towarzystwie niższego mężczyzny. Pierwszy świadek zgłosił się na policję w 1992 roku, kiedy zobaczył zdjęcie Unterwegera. Pomyślał, że ten mężczyzna miał dokładnie taki sam czerwony szalik jak ten w 1990. Świadek, sąsiad ofiary, nie zgłosił się wcześniej, ponieważ myślał, że śledczy poradzą sobie ze zidentyfikowaniem sprawcy. Drugi świadek na policję zgłosił się także w roku 1992. Pamięć odświeżyło mu zdjęcie samochodu pisarza z jego spersonalizowaną tablicą rejestracyjną. Niestety ich zeznania nie potwierdzają morderstwa Heidemarii przez Jacka. Jedynie dają dowód, że kręcił się po dzielnicy czerwonych latarni w Bregencji oraz był w pobliżu kobiety, kiedy jeszcze była żywa. Ta zbrodnia nie zostaje ostatecznie przypisana do Unterwegera. Alfons, zeznający podczas procesu, mówi ławnikom, że ktokolwiek pozbawił ją życia, włożył w jej gardło tabletkę. Ten szczegół nigdy nie był ujawniony przez śledczych zajmujących się tą sprawą. Jeśli chodzi o amerykańskich świadków, to jest to sierżant Steve Staples, który brał udział w schwytaniu Unterwegera pod kantorem, partner Freda Millera z Wydziału Zabójstw LAPD, James Harper, Ronnie Lancaster, który jako pierwszy pojawił się na miejscu zbrodni, Sherry Long oraz dr Line Harold z Laboratorium Kryminalistycznego Departamentu Szeryfa Hrabstwa Los Angeles. Śledczy z Los Angeles przedstawiają miejsca zbrodni, opowiadają jak oddalone są od miasta oraz mówią o wyglądzie ofiar. Mają dużo większe doświadczenie z seryjnymi sprawcami, wiedzą od początku, że trzy zbrodnie są dziełem jednego mężczyzny. Spodziewali się kolejnych morderstw, jednak kolejne morderstwo nie nastąpiło. Sierżant Staples opowiada o ogromnej ciekawości Unterwegera, jaką wykazywał na temat pracy policjantów. Był bardzo zainteresowany metodami kontrolowania i prowadzenia dochodzeń w sprawach kryminalnych. Zeznania Grega McCrary budzą wśród Austriaków ogromne zainteresowanie. Gazety nazywają go człowiekiem z FBI, dyrektorem jednostki specjalnej w milczeniu owiec. Na sali sądowej agent przedstawia analizę przypadków i sposób, w jaki przeszukiwanie komputerowych baz danych połączyło 11 zabójstw. Opowiedział także, że wspólne cechy miejsc zbrodni ujawniły osobowość sprawcy. Podczas przepytywania McCrary'ego obrońca dowodzi, że to niemożliwe, żeby mężczyzna, z którym seks dobrowolnie uprawia prostytutka, później ją zabił. Zadaje pytanie, czy agent zna taki przypadek. No i tak się składa, że Greg zna. Takim mężczyzną jest Artur Showcross, osadzony za morderstwo, skazany i zwolniony po 15 latach od siatki, miał żonę i kochankę, z którymi uprawiał konsensualny seks, pomimo tego korzystał z usług prostytutek i zamordował 11 z nich. Doktor Lynn Harold opowiada, że kiedy tylko zobaczyła trzy różne pętle zrobione z garderoby na szyjach ofiar, wiedziała, iż śledczy szukają jednego sprawcy. Wiedziała, że śledczy szukają jednego sprawcy. Węzły były bardzo skomplikowane i nikt do tego dnia nie rozsupłał biustonoszy. Gdyby w tym samym czasie doktor zobaczyła rajstopy ofiar z Austrii, z całą pewnością potwierdziłaby że wszystko to zawiązała jedna i ta sama osoba. W połowie czerwca 1994 roku zeznaje szwajcarski specjalista Walter Bruschweiler. Opowiada o sposobie zbierania i badania włókien tekstylnych. Materiały są bardzo różnorodne, o różnych kształtach i długości naturalne albo sztuczne, przędzone z innymi włóknami w przędze albo wplecione w tkaninę. Ogromnie różny jest skład chemiczny barwników oraz sposób nakładania i wchłaniania się barwnika. Przy pomocy mikroskopu i spektroskopu przeanalizował kilkaset włókien znalezionych na ciałach europejskich ofiar, potem porównał z ulubionym czerwonym szalikiem oraz czarnymi wełnianymi spodniami Unterwegera. Porównanie wykazało stuprocentowe dopasowanie. Dalsze badania i poszukiwania w Austrii potwierdziły, że są jeszcze dwa modele szalików, które są praktycznie nie do odróżnienia od szalika Unterwegera. Profesor Dirnhofer z Instytutu Medycyny Sądowej w Bern w Szwajcarii Zeznaje, że w roku 1993 otrzymał trzy blond włosy i stwierdził stuprocentowe podobieństwo pod kątem morfologicznym z włosami pobranymi od 30-letniej Blanki Boćkowej. Materiały zostały znalezione na siedzeniu pasażera w BMW Unterwegera. Dalsze badania DNA, których wyniki specjalista przedstawił zgromadzonym, wykazały, że włosy na 99,99% ,99 pochodzą z głowy Blanki. Wreszcie nadchodzi dzień przedstawienia swoich wniosków przez psychiatrę sądowego, i tak 20 czerwca 1994 roku dr Haller mówi: Jack Unterweger jest poczytalny, ale psychicznie zaburzony. Cierpi na głęboko sięgające narcystyczne zaburzenie osobowości z tendencjami sadystycznymi. Według słów psychiatry oskarżony to typowy przedstawiciel narcyzmu złośliwego. Ma tendencję do przejawiania paranoi i cech antyspołecznych, które nie występują u klasycznych wrażliwych lub społecznych narcyzów. Chorzy mogą być bezwzględni w dążeniu do swojego głównego celu, jakim jest kontrolowanie i dominowanie nad innymi. 21 czerwca zostaje przedstawione nagranie, na którym wypowiada się Teresja Unterweger. Zeznanie zostało nagrane w lokalnym sądzie w obecności dwóch sędziów. Kobieta miała potwierdzić alibi na dni między 6 a 8 maja 1991 roku. Jej słowa wybrzmiewają na sali sądowej następująco. Syn często mnie odwiedzał, ale nie pamiętam żadnych konkretnych dat. Około dnia matki, w 1991 roku, dał mi swojego psa w prezencie, ale nie pamiętam dokładnie kiedy. I dzień matki, w roku 1991, wypadał wtedy 12 maja. Zeznanie matki jest ostatnim, potem już tylko obrońca i oskarżyciel wygłaszają mowy końcowe. To jest czas na podjęcie decyzji przez ławników. 28 czerwca 1994 roku ława przysięgłych stosunkiem głosów 6 do 2 w przypadku dziewięciu morderstw uzna go za winnego. W przypadku Alfred Schrempf i Reginy Prim zwłoki są w tak daleko posuniętym stopniu rozkładu, że ławnicy nie są jednomyślni. Unterweger spodziewał się takiego werdyktu i zapowiada apelację. 29 czerwca o godzinie 6 rano speaker jednej z rozgłośni radiowych wita słuchaczy następującym komunikatem. Jack Unterweger popełnił samobójstwo. Dziś o godzinie 3.40 rano znaleziono go wiszącego w celi w więzieniu Graz Karlau. Kilka godzin wcześniej ława przysięgłych uznała go za winnego dziewięciu z jedenastu zarzucanych morderstw i skazała na dożywocie. Wykorzystując drut i sznurek ze spodni założył na szyję własnoręcznie stworzone pętle. W taki sam sposób jaki odbierał ofiarom życie odebrał i swoje. Być może miała to być kolejna próba, która tym razem niestety dla niego się udała. Być może udała się dzięki brakowi interwencji ze strony strażnika, który zaglądał do osadzonego co pół godziny. Zgodnie z prawem austriackim wyrok skazujący Jacka Unterwegera nie został uznany za prawomocny po jego śmierci.